Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest kolejny Warhammer jako krasnoludy chaosu. Słuchajcie, nie było odcinków kilka dni, a to z kilku powodów. A tu na przykład byłem wykończony po siłowni, a tu sesje RPG, tu brak czasu, tamto, sramto. No i jesteśmy z powrotem w końcu. Uwaga, liczę, że to jest ostatni odcinek, nie wiem jak może być długi, ponieważ w tym odcinku chciałbym niszczyć krasnoludy. Do tego jeszcze daleko. O co? A wy co tu robicie? Wy najebani jesteście? Ty mi tylko to spróbuj. Ty mi spróbuj Archaon najebany zająć tych kurwa krasnoludów. Bo co za beka, bo tych krasnoludów zaatakowały te krasnoludy chaosu. Pomniejsza frakcja krasnoludów chaosu zaatakowała tego papieża krasnoludów chaosu. No żeś ja pierdzielę. Dokładnie. I my w tym momencie zapieprzamy dwoma armiami. Ogólnie zapieprzałem nimi innym celu, ponieważ chciałem do Karak-Kadrin od razu sobie pójść, ale najwyraźniej się zatrzymamy po drodze, z tymi lamusami się zajmiemy, tędy ty pójść, a ty pójść tędy, więc zajmę sobie te osady i wtedy skoczę w Karak-Kadrin akurat. W międzyczasie na południu, tutaj za Tanem, jedną armią za Tan, idę sobie na Karak 8 Szczytów i sobie zajmę w tej rundzie i sobie prawdopodobnie skończymy kompletnie Nurgla. Nie wiem, czy ja tego lamusa sięgnę tutaj, ale na pewno zajmiemy sobie ostatnią jego prowincję, która wjeżdża tutaj na spokojnie. Fabryka, posterunek, wieża. To weź zrób... zrób posterunek, niech będzie już. Ładnie, ładne rzeczy tutaj ogólnie mamy. O, bardzo ładnie, produkcja ziół, ale ładnie to skoczy. Ale ładnie, o kurde, jak mi to... Ale mi pieniądze skoczą za tą prowincję. Rozbuduj to gówno teraz, tu i natychmiast. O kurde, ale ja tu będę bogaty z tej prowincji. Weź ty mi tu pieniądze zwiększ. Czy mam tutaj rafinerię, uzbrojenie, koszt werburku, doświadczenia? Niech będzie to. A tutaj między innymi została armia Kugata, ostatnia. Czy będzie Kugat chętny do bicia? Chętny do bicia. Jaka jest mapa? Bo jeżeli znowu Kugat mi się na jakiejś górce kuźwa ustawi, no i niestety ma szansę się ustawić na górce. To jest takie wkurwiające. Nie chcę mi się z tobą bić. Spierdalaj. Kurzesz mnie tylko. Tutaj tak, siła robocza, pieniądz mi daj. I tymi dwoma armiami, bo to jakaś armia się jest poza tym miastem, oni pewnie zaatakują i sobie znikną. Tymi dwoma armiami rzucimy się na Gashizar w międzyczasie. I liczę, że ta z dwoma armiami właśnie, no już bez tego, bez Zatana co prawda, ale jednak, rzucimy się dwoma armiami i liczę, że uda się to wyjaśnić tą miejscówę. W międzyczasie tutaj najebany Torgrim sobie się znajduje. I tym najebanym Torgrimem pewnie długo będziemy się zajmować. No na Torgrima rzucimy tylko Zatana Czarnego, który z armią Hobosów. Ale liczę, że to starczy. Zaraz wchodzimy w Karak 8 Szczytów. Pewne zwycięstwo. Nie, chce mi się oblężenia prowadzić. Automat, dawaj. Cały czas mam wrażenie, że zbytnio tymi automatami jadę, że tak z miejsca. Mogę sobie to wieżę zwiększyć. Ale no to jest spowodowane tym po prostu, że jakby... Ja jestem fanem bitew regularnych, nie oblężeń po prostu. Jakby to była bitwa z taką armią na luzie, bo jak Torgrima bym spotkał na polu bitwy, co tu Torgrim ma? Zabójców, okej, okay. On coś ma, o kurde, dział ma dużo, żyrokopterki. No to on ma czym się pobawić, piechotą może już niekoniecznie, ale dystansowców ma. Więc może być z tym Torgrimem ciekawie, jak się z nim spotkamy. No i czas ogarnąć naszych lordów. Ogólnie powiem wam, że nie wiem, czy zagramy i o, atakuje mnie, wiedziałem. Nie wiem, czy zagramy, ewentualnie jak już zagramy, to czym dokładnie zagramy na tych Królestwach Chaosu. Spowodowane jest to kilkoma rzeczami. To, że frakcję, którą chciałem zagrać, czyli to, co tutaj jest na północy, tam dalej, tam te krasnoludy, to one, znaczy ogólnie tak, jest taka mechanika, Zatan Czarny na wieżach swoich ma plus 3 do globalnego tempa regeneracji. Ten ziomek z południa, czego chcesz Belakor? Pewnie umowę handlową. Ten ziomek z południa, za każdą wieżę ma plus 5 do tempa badań. Natomiast ten na północy nic nie ma. Nie wiem, czy to jest bug, czy to jest specjalnie zamierzone. Nikt tego tak na serio nie wie. Prawdopodobnie poza, poza twórcami po prostu. No i z tego powodu myślałem nad tym, żeby wstrzymać się z tą kampanią, bo nie chcę mi się na południu grać, w sumie tak zbytnio, a chciałem chętnie nim zagrać, to z tą kampanią ewentualnie się wstrzymam do jakiegoś update'u czy coś, ewentualnie rzeczywiście siądę do niego, do tego pana.
A też dlatego tak myślę, ponieważ troszkę mody się poupdate'owały. Poza tym najlepszym, co tak fajnie zmienia balans rozgrywce, wszystko jest aktualizowane, ale jest jakiś mod, który niby sprawia, że te mody można grać, ale nie wiem, jak będą działać, dlatego wszystko jest na morze, co prawda. Bo też mam plan, żeby zagrać, powiedzmy, frakcjami, których teoretycznie prawdopodobnie nikt nie ruszył na Królestwa Chaosu, a to są frakcje Wojowników Chaosu, nie licząc oczywiście tego demonicznego księcia. Czyli mam na myśli Festus, Valkia, bo tak to wygląda. Festus jest tu na tym, na Królestwa Chaosu, Valkia, Azazel, ale on nie chce mi się znowu grać w Kataju, Azazel i... Kto tam jeszcze był? Valkia, Azazel i Village. I Village, nie wiem gdzie on jest, chyba gdzieś tutaj. No i tak bym coś z tego może bym zagrał i bym zobaczył, jak ich kampania wygląda. Ponieważ no nie grałem, a zaciekawiła mnie jedna rzecz. Jeden z was wspomniał mi w komentarzach, że Grimgor znajduje się w Królestwie Chaosu. Jako on się znajduje tu chyba gdzieś tu, ten Grimgor. I on ma po prostu jedną prowincję. No i on nie jest oczywiście grywalny, ale jest jako przeciwnik. Też jakiś tam legendarny lord inny się znajduje w tych Królestwach Chaosu, ale się pamiętam, o jakim było o jakim była mowa. O, Imryk się znajduje w ogóle. Imryk się znajduje w Królestwach Chaosu tutaj, na południu. A no i myślałem właśnie o... patrzę sobie tych lordów i tak pomyślałem, kurde, Nordland posiada prowincję w Norsce i w Albionie. I to było takie, o kuźwa. To jest oczywiście dlatego, że pewnie to jakaś frakcja, żeby Kifestus zaatakuje sobie tą prowincję jako AI, popłynął do Nordlandu bić się z nim i tak się wbijał w Imperium. I podobnie było z sytuacją pewnie z jakąś frakcją na Norsce, która ma zaatakować Nordland i też się wbijać w Imperium w Nordland. Biedny Nordland. Ale nie, a co płakać nad rozlanym Nordlandem, ponieważ mam jeszcze Żalwalai do zajęcia. I tutaj obok jakieś inne te gobliny się znajdują, więc sobie zajmijmy cyk. Cyk, w Karak 8 szczytów jest po prostu wieża, tu zbudujmy sobie fabryczkę, bo why not? Nic dobrego nie możemy niestety wydobyć wyjątkowego z tej fabryczki, widzę. Dlatego tak średni pożytek. Dużo armamentów mi się robi, to jest dobra sprawa, aż sobie porobiłem więcej możliwych jednostek tutaj do wykorzystania z piekielnej kuźni. Ale to z tego powodu, że miałem ich troszkę za dużo, ale jest szansa, że jakąś jeszcze jedną armię zrobimy. Ale wątpię, bo to ewentualnie gdzieś w przyszłości. Natomiast wieżę Zar troszkę tutaj poprzejmowałem. Tylko, że nie w tym najwyższym tierze, bo cały czas uważam to za gówno po prostu. Te opcje, co tutaj się znajdują i tą, którą teraz niedawno ziomek sobie wziął. I zajmuję po prostu te na dole. Bo one są ciekawe, na przykład co koszt uzbrojenia dla wszystkich ulepszeń liczby oddziałów, albo na przykład rezerwa mocy magii. Rezerwę mocy magii chyba mi akurat zabrano wcześniej. Tutaj, nie wiem, chyba może te ewentualnie jednostki plus jedna jednostka jest dobra, ale szczerze myślałem, jakby, uświadomiłem sobie, kurde, jakby na początku wziąć sobie na przykład magiczny przedmiot co 3 tury, też, albo sztandar czy pomocnika, też byłoby dobrą opcją, no ale mi się osobiście nie chce przydzielać tego każdej postaci, a ta opcja jest spoko, jeżeli nie gramy z Zatanem Czarnym, bo Zatan Czarny i tak ma dużą regenerację jednostek, więc to tak na serio dużo nie da tych 6%. Karak 8 szczytów zostało kompletnie zniszczone, a więc tak, pod sobą mamy klan Mors, na zachód mamy Krwawe Ręce, a na północ mamy Karas Karak. Możemy zacząć się bawić z tym Karas Karak, nie zaatakujemy ich w tej rundzie, ale może byśmy zaczęli plądrowanie, nie wiem czy starczy ruchu, żeby tak już tych pierwszych krasnoludów sobie ściągać, tak. 100 krasnoludów bierzemy do siebie, ale też atakujemy w takim razie Górę Srebrnej Włóczni i ogólnie tych krasnoludów, którzy zaatakowali naszego papieża, tak to nazwijmy, tego papieża, więc sobie wjeżdżamy w nich. Nie wiem, czy będziemy Skarsnika brać. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie akcja i będzie wyglądać podział sił i tak dalej. My mamy to już posterunek, to zróbmy fabrykę. Wiesz, nie, czy to jest nasza prowincja? Nie, to nie jest nasza, to jest Legion Azgrota. Będziemy mogli mu opylić, ale z drugiej strony oni pewnie walczą z tymi... No, w sumie możemy opylić, bo po cholerę mi ta prowincja tak na serio, gdzieś tutaj na kompletnym zadupiu. A tu mamy skaweny, tu mamy skaweny, to niech oni się biją z tymi skawenami. Ja się zdajmy sprawą krasnoludów, a ci na północy niech sobie robią rzeczy tam na północy, jadą Kistef na przykład, czy coś ten deseń. Ło, kurwa, mogę
Ło, jebany! Trzeci poziom wieży od razu, wieży tej. Ło, kurde, ale gówno do... Ojojo, pierdziele, ale dowalona ta budowa. Ło, kurna. Zdziwiłem aż. Jestem zaskoczony. Jestem w szoku. I jeszcze większym szoku. Czas na pojedynek z Thorgrimem, strażnikiem Uraz. No widzimy, co on ma w armii, ale widzimy też, co my mamy w armii. Hobosy kontra krasnoludy. Wypowiadamy wojnę i zaczynamy zabawę na poważnie. Legion Asgora... Kurde, bym wezwał sługów konklawę, ale nie można wezwać po prostu niektórych sojuszników, niestety. Oni mają w sojuszu księstwa graniczne jeszcze! Kurwa, jest ponad 70 runda, a te debile jeszcze istnieją. No i... Czy to jest zamknięty? Tak, zamknięty teren. No to zacznijmy w takim razie walkę. Nie wiem, do jakiego zasięgu będziemy mieli podczas bitwy możliwość wystawienia hobosów. Plus taki, że oni będą niewidoczni dzięki naszemu tutaj temu hobosowi. Dlatego będą napierdalać właśnie te dwie jednostki krasnoludów i naszego przywódcę. No i Arta jeszcze może, ale... Oni mają trzy arty niby, ale one są na duże jednostki, więc to teoretycznie jakby mi wcelowały w Artę, no to Arta może zaboleć. Ale zobaczymy już, jak to będzie. Mam nadzieję, że żyrokoptery sobie wylecą do przodu i się zesrają, jak ci ich ostrzelają, bo się pokażą im na widoku. O kurde, jak ja ich daleko mogę rozstawić. Panie Boziu! Panie Boziu! Kuźwa, trzon naszej armii idzie do przodu. Czy cię też mogę wystawić? Matko bosko, kurwa, jak ich to pierdolnie. Tych nie mogę wystawić, tych nie mogę wystawić, tego nie mogę wystawić. Dobra, to wy się zrobicie jako specjalne jednostki. Czy kurde, no jakoś to muszę podzielić. On jest na tym latającym ziomku, dlatego on dosyć szybko tam nadleci. I rozpocznij bitwę. I tak, ty od razu zapierdalaj. Wy od razu też zapierdalajcie, ale wam... Wątpię, że wy w ogóle, kurna, będziecie walczyć. Oni są na razie niewidoczni. Czy Thorgrim robi jakieś akcje? Nic nie planuje. Teraz tak, pytanie. Dopóki oni, dopóki cokolwiek nie wejdzie w zasięg artylerii, to nie mam zamiaru podchodzić jednostkami. Bo nawet on jest niewidoczny. Czy on ma jakiegoś lorda? Ma Tana, czyli ma wojownika. Pasuje mi to. Dobrze, że nie ma ziomka od run, bo to mógłby być troszkę już większy problem. Nasz lord przylatuje. Czy teoretycznie oni się... Dobra, mogę chyba już podejść wtedy. No zanim te krasnoludy, kurna, podejdą, to im troszkę minie czasu. A nam się odblokowały wszystkie te dodatkowe skille armii, które są po prawej stronie. Miejmy nadzieję, że to starczy zajebiście. Oni odkryli te jednostki? Nie. Nasz ten lord tutaj podchodzi. Weź na je żyrokopterom. Powinieneś spokojnie dać sobie radę. Dobra, zaczynamy zabawę. This is where the fun begins. Wy się skupcie na żyrokopterach. Wy się skupcie na kusznikach. A, to było nie podszedłem. Zapierdalaj się bić, gościu. Co zostałeś z tyłu? Dobra, żyrokoptery w sumie im już ściągnięte zostały. Co my możemy im ściągnąć jeszcze naszym... O kurwa, ale nas ostrzelali ci górnicy ładunkami wybuchowymi. Tego to ja nie przewidziałem, że oni mi takie manto spuszczą tym rzutem. Okej. Okay. Idźcie się napierdzielać. Gdzie jest nasz gobos? Hobos? Tutaj. Chodź na Thorgrima. Ty się chodź bić. Pancerz dyscyplina. Nie ma na razie sensu ściągać. Ale możemy, myślę, rzucić już tą... umiejętność. Tylko myślę, gdzie? Tutaj są zabójcy. Możemy ich troszkę skruszyć. Możemy przywołać też jednostkę ognistych Kadarii. To też wszystko oczywiście wykorzystamy, co mamy do wykorzystania. Widzę, że nasza Arta już ma zasięg do strzału, ale napierdala przy okazji po naszych. Weźcie na tych grabieżcach się skupcie w takim razie. Jak to wyglądają z zasięgiem? Okej, okay, walą we wszystko, co mają walić teoretycznie. Hehe. Podejdziecie sobie jeszcze bliżej. Te żyrokoptery odleciały, więc żyrokoptery mamy ściągnięte u wroga. Wy sobie podejdźcie. I zaraz jeszcze to mogę walnąć. Zadaję obrażenia magiczne wysoko przeciwko wielu jednostkom. I zastanawiam, na kim się skupić. Na was się skupię. A wy też się na nich skupcie. Teraz pytanie, gdzie jest Thorgrim? Thorgrim jest tutaj, dlatego w takim razie... Tutaj, a tu mamy hobosy. Kurwa, znowu pizdnęli po swoich, debile pieprzone.
Weź tu Torgrima się rzuć, mordo. Wszystkie debuffy na niego. Nie mogę? Wpływa zasięgu. Mogę, dobra. I Torgrim jest montowany tak po bożemu nawet. Też się skupcie na tych żelaznych smokach, bo mnie tutaj tłuką niestety. Tłuką i tłuką ostro. Krasnoludy się kurwa zatrzymały. Zapierdalać tutaj. Zapierdalać. I jest zwycięstwo, jest zwycięstwo. No krasnoludy nawet nie zdążyły zareagować. No to przy całej armii hobosów to są rzeczywiście chyba tylko defensywa u nich jest opcją. Oni się rozpadli niestety, więc nie wykorzystam ich. Napierdalać tego. Lamusa. Jesteście szybsi niż krasnoludy, bo jesteście hobosami, nie zapominajcie o tym. Więc powinniście być w stanie ich sięgnąć sobie. Tu jeszcze strzel. Może coś tam zdejmiesz, może coś tam zdejmiesz. Troszkę więcej do niewoli, a tego pana pozbądźcie się już całkowicie, na amen w papieżu. Niestety mi się opcja chyba zatrzymania go, no, nie pojawi już. Ale chyba starczy. Dobrze, Torgrim padł, tyle mi starczy. Do szczęścia, na razie. W ogóle chyba znowu nie ugram do tego ostatecznego kryzysu. Bo on się daleko i daleko w hen szykuje, tak na serio. Mamy 70 rundę z hakiem i prawdopodobnie w przeciągu następnych 20 skończymy kampanię długą, ale zobaczymy. Ach, 3 krasnoludy do kopalni, no tam się nadają najlepiej, ale pieniądze ładne z nich idą. Widać, że krasnoludy dobrze chodzą po czarnym rynku. Więc tak. No niestety nic tutaj nie zrobię, ani w jednym, ani w drugim kierunku. To jakiś trund Cromson został. Pójdę na razie za nim, ponieważ będę miał zasięgu czarnego grań, a jest szansa, że niestety pójdzie na kopalnię to. I czy... Nie budynki, garnizon. To oni teoretycznie mogą ich powstrzymać, ale zobaczymy, no to zależy dużo od tych armat niestety. Zielonoskórym chyba koniec końców napierdolę też. Bo to zielonoskórzy, a zielonoskórzy tylko nadają się co najwyżej do fabryk. Tutaj tak, posiadamy tą prowincję. Zastanawiam się ją sprzedawać. To sprzedam na pewno w cholerę, bo mi niepotrzebne. Ale ona wygląda ładnie, chociaż wilcze ziemie są zajęte przez tamtych. Ale tutaj niestety mamy dużo skawenów i takie sprzedanie może po prostu sprawić, że my stracimy, my jako Krasnoludy Chaos ogólnie, stracimy tą prowincję. A tak, by the way, w ogóle w tym miejscu robi się kolejna armia. Taka już rzeczywiście kompletnie porządna, najlepsza ze wszystkich. Chociaż szczerze wątpię, żebym był w stanie ją ukończyć, no bo ona zanim się zrobi, ma takie terminy, że to troszkę może zejść. Trenujemy wtedy akcję. Ogólnie miałem bitwę z karawany, całkiem fajna była, bo rozjebałem ogrów, mimo że szlachetna była tam porażka, od razu mi pisało. Widzę, że ten ziomek skoczył pod ziemią tutaj, nie będę go ganiał, bo mamy po drodze sobie czarną grań, więc się po prostu bijemy do czarnej grani. Pyr, pyr, pyry, to wy kurwa wiecie gdzie macie, ja pierdzielę i co? I na razie weźmy sobie kontynuuj, ale o co mi chodzi? Nie wiem, czy musiał to rozegrać wtedy, ale jeżeli to ich zaatakuje, oni tą armią chcąc nie chcąc, gdzie mają trochę jednostek, mogą podejść i mi jeszcze utrudnić sprawę. Tu mamy karawanę, ale ona mi nie pomoże. Natomiast to... Dobra, zanim przejdziemy do Snika, to zróbmy to wszystko po kolei, tak jak powinno być. A, teraz też sobie do Nagashizar będziemy wbijać, ale to kolejna runda będzie bitwa dopiero, bo tak to dopiero skoczy przez góry. No dobra, Zatan, no to będziemy się bawić. Oni mają tą machinę wojenną. Jak będzie wyglądać w ten sposób? No dobra. To wbijamy się, zobaczmy co damy radę. Możemy zrobić to sneaky podejście, żeby się wpierdolę na mury, a później na tyły. Możemy spróbować, ale nie wiem czy mogę jakoś dużo jednostek na to poświęcić. O, tutaj mają punkt zwycięstwa. Nie wiem czy mogę dużo jednostek na to poświęcić, ponieważ czy wtedy komputer się zczaja na przykład. O, tu może być jednak, brakuje wiele jednostek na przykład, o takie coś ten deseń. No ten punkt zwycięstwa bardzo dobrze ulokowany, nie ma co ukrywać. Co mamy za takie bardziej obite jednostki? Waszą trójkę sobie tutaj rozstawmy. Próbuję to podejście od tylca, może wyjdzie. A tak to Zatan, liczę, że z naszym gobosem będzie tutaj blokować. Więc tak, mamy tutaj jedną, drugą, trzecią, więc się ustawimy jak najbardziej z lewej i tak zaatakujemy, żeby... Co najwyżej ta jeszcze mogła nas jakoś sięgnąć.
inne już nie. Wieżyczki. A więc tak, wy se podejdziecie tutaj. Krasnoludami będę próbować zaszarżować na wieżę. Wy od razu będziecie w zasięgu, żeby ostrzeliwać lamusów na murach. Liczę, że całe te mury ładnie chwycicie. Ty, Gobos, też się od razu rzucisz na wieżę. Zatanem się rzucę na mury i będę próbował te mury od razu wcisnąć. Zobaczmy w takim razie. Pytanie ważne, czy te trzy jednostki, co tam w pizdu postawiłem, są niewidoczne na razie? Dobra. A one co widzą? Gówno widzą. Nie ma na razie wrogów, przynajmniej to jak widać na pierwszy rzut oka. Więc wejdźcie na spokojnie po murach. Nie wiem nawet, czy zdążę wykorzystać ten pomysł z wami. Ale liczę, że tak. Wy sobie podejdziecie. Wy sobie wbijajcie na mury. Gobos, podchodzisz tu, bo ty na mury nie wejdziesz, bo jesteś na osiołku, czy na czym ty tam jesteś. Ty się wbijaj tam do nich, mordo. A ty... Widzę, tutaj jest duża liczba jednostek, którą możemy się pobawić. Krasnoludcy, wojownicy, wielkobronią, wielkobronią, mieściciele, krasnoludcy, wojownicy, wojownicy, wojownicy. A wal tutaj, bo wtedy będzie duża szansa, że ostrzelasz okolice przy okazji. A wy co, kurwa, śpicie? Zapierdalać. Zatan się wbija i tak, i od razu sobie odpalmy kilka rzeczy tym zatanem, to co jest odnawialne. Oni rozstawili jakieś te jednostki w tym punkcie głównym. To może po prostu odwrócę ich uwagę, zajmując punkty po tamtej stronie. I tyle. To też jest opcja, żeby wykorzystać. Chodź tutaj, Zatan. Bo oni są praktycznie rozwaleni. Nie wiem, czy ta umiejętność bardziej się nadaje do niszczenia po prostu szeregów, że... Słaby jest ten strzał według mnie, powiem wam szczerze. No, w sumie zrobił trochę damage'a w tym przypadku. Więc tak, możemy jednostki ognisten Kadari walnąć. Zróbmy to i od razu na tych kuszników. Zadaje duże obrażenie od ognia. Jebnij sobie w nich. I odporność w walce. I walnij tutaj na razie. O, rozwalił bramę. To zarąbiście, wpierdzielaj się w nich w takim razie. Wjeżdżaj. I rzuć tu od razu chobosy, żeby pomogły w walce. Bo zawsze jakoś zwiążemy tych lamusów. I przynajmniej spowolnimy. Kurnak, oni się wolno po tych drabinach spinają, no. To jest akurat problem. Wy się już tutaj porobiliście akcję, zniszczyliście tych typów. Chodź im tutaj pomóż, Zatan de Drash. I tutaj sobie jeszcze ujemniemy ładnie, tutaj gdzie nasz hobos, gobos sobie stoi. Jeb, na jego pozycję, ale ważne jest, że zostały porobione jednostki wroga ładnie. Oni się wycofują. Wy, wejdźcie tutaj. Wejdźcie sobie. Oni... Jak zajmowanie tego punktu? Tutaj są te jednostki splątane. Wchodźcie dalej. Gdzie są nasze krasnoludy? Tu na mury wchodzili. Kuźwa, po cholerę wy tu wchodziliście, debile. Dobra, wjechali na mury. Widzę, że tymi jednostkami starają się pomóc już tam. Przesuwają. Więc wy sobie zejdźcie. Zatan, bijesz się z kimś? Tutaj wszyscy, tutaj zaatakujcie. No kurwa, drzwi są otwarte, a wy wszyscy murami wpierdalacie się. Tutaj, tędy, kurwa, wy nie wiem, no. Chuj mnie zaraz strzeli. Dlaczego tak to się dzieje? Skończcie tą bitwę już. I tyle, nie będziecie mi teraz męczyć. Takimi kurna bagami. Okej, chyba wszystkie hobosy co do jednego zbiegły stąd. Ciekawe, czy w ogóle będzie opcja, żeby wykorzystania tego tak na serio, tej taktyki. Biegnijcie tutaj, zapieprzajcie. To jacyś górnicy wracają, ale możliwe, że zmieniają pozycję po prostu. Ty podjedź jeszcze sobie, mordo. Wieża zniszczona? Jeszcze nie. A ci kurna... No szkurwa, oni jeszcze na murach stoją. No ja pierdolę, co wy tu robicie? Nie wiem, kurwa, nie ogarnę. Zwycięstwo, dobra. Wychodzę z tej pieprzonej bitwy.
Nie gonię ich do końca, nie chcę tu siedzieć w ogóle. Ale co by nie mówić, wynik lepszy niż tam zapowiadał automat, bo strata tylko 83 jednostek. Nie wiem, czy automat przewiduje umiejętności armii, bo one robią jednak robotę. No i czarna grań w naszych rękach, tak ładnie wygląda. Tutaj, czy ty się już możesz zbić? Tak, to jest ta runda, gdzie możesz się bić, więc pieprzamy się w Karsnika. Kurwa, dobra, masz farta, masz klan Rictus po swojej stronie. Ale gościu, przyfarciłeś teraz, ja pierdzielę. Wiecie co, skoro się nie bije jeszcze z Karakadrin, bo tą armią jestem skupiony na tych lamusach jedną, nawet nie, gdzie oni sobie zniknęli, a są tuż obok prowincji, to tymi panami chyba sobie skoczę od tej strony zaatakować Karakadrin. Skonfederowali się akurat z Zuvbarem, no na ich, powiedzmy, szczęście, nieszczęście, pomęczył się jeszcze troszkę. Ale mamy też Nagashizar, tylko Nagashizar dopiero wchodzimy tutaj pod ziemią. Do nich, ich odwiedzić. Cyk. Ich cyk. No to Nagashizar, słuchaj. Karazi, Karaka, Karaul, Karabul, nie wiem. Ha! To chwila, bo że muszę to zrobić. Którą armię będzie łatwiej zaatakować? Tutaj mamy artylerię chaosu. Tu mamy dwie artylerie, z czego jakaś artyleria chaosu w lodzie. O kurde, zarąbista. Tutaj mamy dużo strzelców. Mamy orkowych robotników! O kurna. Oni aż zaszli tutaj. Ja to weźmy to wtedy. Tak, wezwij. Nie sprawdziłem sobie poziomu lorda. Drobne zwycięstwo, ale Nagashizar chyba nie ma jakiejś specjalnej tej mapy. A nie chce mi się bić. To po tym ostatnim obleżeniu pierdolę to. Bierzemy automat, cyk. I wygrywamy na automacie. Nagashizar jest nasz. Zastanawiam się, czy jest coś dodatkowego za Nagashizar. Pieniądze, tu doświadczenie, opcja. Weź od razu sobie jemnij maksymalny poziom wieży. O, te punkty konglawe na razie są mi gówno potrzebne. I co my tu mamy? Czy jakiś dodatkowy bonus za miasto? Siła murów, wieża. Dodaję mury, to nic wyjątkowego nie widzę. Czy tutaj będzie jakaś info? Nie wiem, ewentualnie szczerze, gdzie sprawdzić, czy Nagashizar daje jakieś rzeczy fajne. Ej, rzeczywiście, krasnoludy chaosu mają każdy klimat odpowiedni. O, ja pierdzielę. A myślałem, że to... Że tak nie jest, a tutaj rzeczywiście to działa. Tak patrzę, czy tutaj mamy jakieś te... Nie, statystyki to są tylko. Kurde bele. Ciężko mi powiedzieć. Gdzie może być opis, że Nagashizar... Coś fajnego mogę w tym Nagashizar zbudować. No nic, kuźwa, i po co ja to na piąty poziom wypierdoliłem, no. A że pustkowia Nagasha nawet nie posiadam, więc tego sobie tam nie zrobię nic fajnego, niestety. No, zawiodłem się na tym Nagashizar, nie ma co ukrywać. Tych panów, co jeszcze mogą sobie... Mogą sobie pójść z Nagashizaru, odeślę z Nagashizaru, czyli tego pana na razie. Ej, pójdzie na północ, na krasnoludy, bo to czym się zajmę, to jest mój cel. Korn w ogóle bardzo słabo ten Skarbrand sobie radzi, powiem wam. Ale bardzo dobrze sobie radzi natomiast Khemri. Brytańczyków zrzuca i Kuron tutaj się znajduje nawet. Myślę ogólnie, jakby jeden z moich pomysłów na przyszłą grę... O, ja z Imperium walczę, nawet nie wiedziałem. A jeden z pomysłów na moją przyszłą grę jest Belakor. I kurczę, bym sobie chętnie nim zagrał. Nie wiem, ten Belakor tak nie korci, żeby... Walnąć sobie jakoś nim kampanię taką porządną. No w momencie, kiedy Łazak będzie tańcować z tymi armiami krasnoludzkimi tutaj, to my idziemy na Karakdron i bierzemy Karakdron. Cyk! Z tak marszu bożego. Tutaj wieża, to tu zbudujemy fabryczkę, bo why not? Czy coś fajnego? A na samym końcu mamy kuźnię drzewną. No ale to mi surowce tam kosztuje, więc olać to tak na serio. Tutaj natomiast filary Grungniego, idziemy się nimi zająć. Pyk! No garnizon tyle co nic. Zbudujmy sobie tutaj posterunek. Czy tu coś fajnego będzie? Kurde. Jakieś badziewie jest zbudowane, ale nic ciekawego nie ma. Wow. Gdzie mi robotników brakuje? Halo, proszę mi powiedzieć. O kurde, i to ja mam zaraz te bunty. Wypierdalać z nimi. Pozabijać ich trochę. Trzeba zabić kurwa tych ludzi. Tutaj widzę, że na spopielone pustkowia nic nie zostało przekazane. Dlatego tu mam troszkę nawet za dużo, a pieniędzy mam, to sobie przekażmy, cyk. I wszystko w porządku. No, troszkę tej siły roboczej mamy do wykorzystania.
Plus jako, że armamentów mi było szkoda, to praktycznie wymieniam pieniądze na innych tych robotników fizycznych. Na w sumie hobosów można powiedzieć, bo hobo to jest ten fizyczny robotnik, który jest, przemieszcza się między tymi miejscami pracy. Tak będzie wyglądała nasza Uber Armia. Dwie jednostki dystansowe, działo magmowe tutaj będzie. Trzy jednostki w sumie, kolejne działo magmowe się chyba robi. To jest działo magmowe? Tak. Cztery niszczyciele Kadarii. Trochę jednostek piechoty. Z czego jednostki piechoty, trzy piekielne chówce od naszych sojuszników. Mamy tutaj jednostki strzeleckie, które dokładnie liczę, że działać. I liczę, że to będzie do pociśnięcia, ale nie wiem, czy zdążę tą armię wykorzystać, ale... Bardzo satysfakcjonujące jest zrobienie jej, no nie ma co ukrywać. Ale tak na serio chyba do czego ją wykorzystam? Tylko kurde, bo tu Karak Kadrin niby nie ma nic od północy, bo miałem taki plan, że skoczę sobie nią, bo nie wiem czy można wskoczyć od razu tak, że podziemną. Fajnie by było tak podziemną skoczyć do tego przejścia. Tutaj wylądować. I gdzieś od północy nimi zacząć działać, może Kislev czy coś. Ale niestety nie zrobię takiego północnego Karak Kadrin, bo tutaj są góry, w których po prostu nic nie ma. Żadnego przejścia, ani nic. To troszkę mnie tak boli. A niby jest taki fajny mościk zbudowany, o, klimatycznie, ale to gówno. To nic nie ma tak na serio. Tutaj by się Najman przydał, ale tu niczego nie ma. Tu nikogo nie ma. Niestety powoli w tej grze... Co się... Skarbrand, co ty odpierdalasz? Ty najebany jesteś, Skarbrand. W tej grze dzieje się rzecz, która... No nie obawiałem się jej, ale zaczynam się powoli obawiać i robię się zbyt dobry. I wiem, że wszyscy niektórzy... jesteś chujowy. Reszta normalu. No właśnie. I teraz jest taka sprawa. Ja nie lubię poziomów trudności w grach. Czy to EU4 na przykład. Czy szczególnie gry Paradoxu, czy teraz w tym przypadku Total War. W którym mamy zwiększony poziom trudności. To są minusy dla nas, boosty dla przeciwnika. Jakby zwiększona agresja, okej, okay, rozumiem wobec gracza, czy coś ten deseń. Ale te boosty po prostu, że minusy do kontroli i bonusy do kontroli dla tego, dla wroga... Na przykład jakieś bonusy do rekrutacji, dzięki czemu cheatuję, no to mi się już nie podoba kompletnie. I z tego powodu, zobaczymy jak to będzie. Nie będę ukrywać, jako że to była pierwsza gra moimi krasnoludami, znaczy moja gra krasnoludami chaosu, no wczytywałem grę i to chyba nawet nie ukrywałem mi się zdaje, bo już nie pamiętam dokładnie co ja robiłem w poprzednich odcinkach ogólnie, to wtedy zobaczymy jak to wygląda. Oni tutaj idzie sobie ten... Ungrim w ogóle, który on ma poziom 22. Nie wiem, gdzie on dokładnie celuje, ale myślę, że stąd byśmy mogli skoczyć tu i zacząć się bawić mu się na tyłach. Wracając. Myślę, że po prostu kolejne gry, jakie będę robić, nieważne jakimi frakcjami, będę robić bez wczytywania, bez zapisywania, czy jak zaatakowałem to na Gashizar, to już niech będzie mój problem i tak dalej. Tak to zrobiłem ostatnio. No i... wtedy byśmy zobaczyli, jak to wygląda, czy to jest wtedy zbyt łatwe dla mnie, czy nie. Jeżeli by się okazało, że jest nadal zbyt łatwe, spróbuję ten wyższy poziom trudności czy coś, chociaż wyższy poziom trudności w bitwach bym spróbował. Bo no, jestem siłą pierwszą od długiego czasu, czuję to, że jestem siłą pierwszą, nie mam co robić z pieniędzmi, surowcami i tak dalej. Więc no tak to wygląda niestety. A bym chciał rzeczywiście popróbować tak pograć na poważnie. Kurde, ja muszę tutaj rzeczywiście skakiwać tam, zaraz zobaczę. I żeby to było jakieś wyzwanie, a niestety widzicie, mam tutaj dopiero powiedzmy late game'ową armię, nie będę w stanie ich praktycznie wykorzystać, chyba że z klanem Mord będę musiał na siłę się jeszcze klepać i tak dalej. A jakby jestem usatysfakcjonowany tym, co mam, dlatego tak nie chce mi się zbytnio grać do przodu po prostu dla podbijania na lewo i prawo. Bo teraz cyk, bierzemy do Karas, a Karak, pyrrusowe. Fuck. Oblężmy ich sobie i sobie ich podtrzymajmy, żeby się wymęczyli, bo nie chcę mi się znowu robić oblężenia. A dodatkowo, jeżeli bym uzbierał dodatkowe punkty konklawę, byłoby zarąbiście, bo to oznacza, że byłbym w stanie wybudować tam większy poziom wiedzy, wieży. Więc bym chętnie to chciał zobaczyć. Czy tą armią jestem w stanie skoczyć sobie o tu tak po Bożemu? Jestem w stanie skoczyć tak tu o Bożemu. Hello there! O, ale będzie zajebiście to Imperium tłuc! Ile mają milion gówno jednostek? O kurde. Dobra, podbicie Karak Kadrin, pyrrusowe niby mi mówi, ale tak na serio nie tracę żadnej tej jednostki, więc mi to pasuje. Każdy Karak, nawet Karas Akarak, podbicie dokładnie. Cyk, zróbmy z niego sobie piąty, czwarty mogę maksymalnie, bo mi wpływów konklawę nie starczy.
Jeden pies, cyk, ładnie. Co my tutaj mamy? Klejnoty. Klejnoty. Chcesz zobaczyć moje klejnoty? A tak na serio ładne przychody dostaniemy. Możemy też się pobawić w tym miejscu jakiś punkt rekrutacyjny, bo why not? Tutaj musimy zacząć przyjmować siłę roboczą, bo widzę, że już nie, tutaj nie opłaca mi się. Tą armią... Chyba nią zawrócę, bo tutaj widzę Karak Kadrin. Dałbym Karak Kadrin podbić tego skarsnika, zanim ja bym się zaczął z nimi bawić. Bo rzeczywiście to... A, tu widzę Ungrim idzie rzeczywiście chyba stricte na Karak Kadrin i to bym sobie akurat życzył. O, spierdolili z tych wzgórz Warenka. Ja nie mogę, zostawili mi puste, cyk. Pełne zwycięstwo, nie. Aż, wiecie, ja sobie dla siebie rozegram tą bitwę, nie będę tego pokazywać. Ale chcę to rozegrać, chcę powalczyć z Imperium. Brakuje mi po prostu walczenia z normalnymi ludźmi, tak to nazwijmy. Nie walczenie z jakimiś arkami, shish, czy innych hysz, z katajczykami, kurwa, smokami i tak dalej. Brakuje mi po prostu walki z normalnymi ludźmi. Ale z drugiej strony nie chciałbym grać normalnego Total War'a pokroju Three Kingdoms, gdzie ma się tylko normalnych ludzi. Nie wiem, to jest taki dysonans. Tutaj brakuje... Nie, brakuje tego... tego centrum. Warhammer 1 miał w sumie to fajnie zbalansowane, bo było dosyć dużo frakcji ludzi, ale frakcje nie ludzi też się trafiały. Znaczy dobrze zbalansowane, mam na myśli, że nie że frakcje były dobrze zbalansowane, ale jakby ten podział tych frakcji. Se, ustawmy na spokojnie, zmuśmy ich do podejścia, bo why not? A, to nie miałem tego pokazywać, to nała. Jeszcze jedna śmiechowata rzecz a propos tej walki. Tardy wrzucił sobie filmik cisnący bekę z tej armaty. Rzeczywiście, patrzcie, oni mają tutaj wymierzoną tą lunetę. W co, kurwa, kto im teraz zasłania? Panie, nie mogę strzelać, gówno widzę, nic nie widzę. Jeb, ale wystrzelili koniec końców. No oni są najebani. No kuźwa, czemu ten Legion Asgorda, Asgorfa nawet, postanowił sobie zaatakować ich, gdzie ja od strony klanu Rictus, gdzie nawet nie wiem dokładnie gdzie się znajdują, bo to są dwa klany skavenów obok siebie, postanowił im wypowiedzieć wojnę. No niestety dla swojej niezawodności, żeby ją utrzymać, muszę dołączyć. Ale to odsłania całe Naga Shizar po prostu dla tych skurczysynów. Niestety. Zaraz też wytłumaczę, co się dzieje na świecie. O. I oni też wypadają mi wojnę. Wyzywamy każdego. Czy każdy dołączy? Każdy dołączy. Ale se kurwa w kolano strzeli. Ale se kurwa w kolano strzeliłem. O ja pierdolę. Więc tak. Niestety wycofajmy się. Nie w którym to dokładnie miejscu była ta bitwa miała być. Oho, Torek żelazna brew. Najebany krasnolud na południu. To ten był też mem taki, że to stoi ten Torek taki. Idzie się na północy napierdalać. Nie będę nikogo wzywać, bo że im dupy nie zawracać. Ale Wazak to już mnie zaskoczył teraz. Kuźwa no. Mordo, ty to no pojebany jesteś. Dobrze, tam też jestem przygotowany. Ciebie jeszcze Klan Murs. Ale za co? Kurwa, tak losowo w jednej rundzie chyba 4 wojny teraz leciały. No kurde bele, czemu? A więc tak, tobą chciałem wpieprzać się tu i bawić się tam. Bardzo to logicznie oczywiście wytłumaczyłem. Ale chyba niestety muszę to odpuścić. Z tego powodu, że tutaj mamy wojnę. Właśnie nie wiem, czy z nimi. Jak to coś, to przy okazji ich też zaatakuje. Tu mamy klan Mors, który może mu odjebać w każdym momencie. Tu jechałem moimi krasnoludkami. Ale muszę chyba skupić się w takim razie tu bardziej. Ugrok, ten prorok, skoczmy sobie tu. Nie, za daleko byłem na przechwycenie, więc dobrze. I tak, oni tutaj w Akendorfie są okopani, skurczybąki. Dlatego podesłałem drugą armię, żeby pomogła Zatanowi spokojnie ich zaatakować, zająć. Bo mamy niby szlachetną porażkę, a mają tyle upierdliwych jednostek, że nie chcę mi się nimi zajmować. Na otwartej bitwie bym z nimi stoczył tą bitwę, ale jak widziałem, jak te hobosy tam się męczą, kurwa, na tych murach, to nie chcę mi się oblężniczych bić, bo one są zjebane. To w takim razie cyk, cyk, dostrzelamy drugą armię Pyrrusowe. Czy z drugiej armii coś tracimy? Nie. No to mi to starczy, rozwalimy sobie całe księstwa graniczne, teoretycznie, praktycznie też. Czy... na odwrót, ale no tak.
Pierwszy poziom zostawmy tutaj w fortecy. Nie wiem, czy jest coś ciekawego. Te bydła są do dupy akurat. No ja tutaj chcę zbudować ten garnizon co najwyżej, żeby od północy się blokować. Tutaj mamy klan Angrun, z którymi nie walczymy na razie. Oni widzę, że stracili wszystkie prowincje. Mamy Wazaga od południa. Mamy Wazaga tutaj. Skarsnik. I został tutaj. Ło kuźwa. Dosłownie w tej prowincji został Skarsnik. Czyli tak, tą armią, co podszedłem pomóc, mogę sobie podejść już pod Baragwar. Tam będziemy się bawić. I tak, gdzie ten Ungrim najebany mi tutaj groził? Tu? Ale jak? A, bo ta armia jeszcze musiała mu pomagać. Ungrim, ty jesteś popierdolony. Chciałem tylko 18 jednostek. Dobrze widziałem? Chyba tak. Nie wiem dlaczego. Pyrrusowe. Automat mi mówi, że wszystko, że wygram. Jak będzie wyglądać pole bitwy. Tak, no oni mają te działa, ale ja też mam działa. A ja mam fajniejsze, bo oni mają kurwa jakieś bełtomioty. I zwykłe takie działa. Żyrokoptery. Chciałem czarodzieja. Mam czarodzieja. No to jolo. Zobaczmy. Kurde, nie mów mi, że to są te działa chaosu, tylko jakieś takie kolorowe. I dodatkowo jeszcze... No bo na to mi wygląda. Dodatkowo jeszcze 4 w tej jednostce. O kurwa. Rozumieć... A, wiem dlaczego. Ja w tej armii mam tylko 18 jednostek. Bo miałem tutaj orków. Tych laborderów. Wziąłem tryb obozowania i rekrutowałem sobie inne jednostki, ale mnie w tym czasie Ungrim zaatakował. I musiałem się cofnąć i przez to się skończyły ten... przez to się skończyły... rekrutować, niestety, bo na globalnym to robiłem. Jak one masakrują? Chujowo, bo nie trafiło ogólnie. O, to je było, ładnie. Ładnie, w tych krasnoludzkich niewolników. Myślę, czy na działa... Jakie działa mają zasięg? Nie mają zasięgu na mnie! Te mają zasięg. Te. A to są bełtomioty? Tak, bełtomioty nie mają zasięgu, niestety. Niestety, ale szkoda, że tylko one. Ale tutaj masakrują ich ładnie. O kurwa, ale jebło, ale rozwala ich. Tym panem sobie podleciałem, żeby właśnie nim też... Co tutaj macie? Władcę. I te, ale on ma... Między innymi, tak po bożemu... Tutaj są wszystkie w okolicy, tak. Wszystkie w okolicy dostają damage. Jakby udało się jakoś fajnie złapać jakieś 4 jednostki czy coś. Nawet się uda. Kurna, widzę, że oni... Nie strzelać w to, nie strzelaj, bo tu drzewa są. Jak już macie się skupić, to na przykład na tych zabójcach, albo na tych gromowładnych. To ładnie po bożemu powinno siąść. Oni idą na mnie, więc się cofać tutaj. Oni gromowładni, widzę, się ustawiają. Zaraz coś działa, dostaniecie tak ładnie. Cyk! Jak ich jebło ładnie. Jak te żyrokopterki zaraz zostaną zdjęte. Popatrz, papa to pa. Kurwa, jedna salwa półhapsu. A jeszcze niech skaweny się odpalą tu. Kurde wele. Tak, wlecieli w zasięg skawenów. O kuźwo, jak zionęli na nich. Wy tylko nie rzucajcie w nich jak coś. Skończcie ich najlepiej. Tym dajcie podejść. Fuck, tutaj niestety podeszli. Uwaga. Zabójcy. Troszkę umieracie. Jesteście zabijani, badumc. By się cofać jeszcze. Ty ich tutaj złap. I tak, zaczynamy powoli walkę. Mamy tutaj tych Kadari. Ty kolego tutaj się sobie odleć. I tych Kadari wyślemy im na działa. Ale o nim liczę, że porobią to. Na razie nie mamy jeszcze walki w zwarciu. Oni też nie są skupieni fajnie. Ty się na Ungrimie, a w sumie na Ungrimie, ta na Ungrimie skup, na Ungrimie się skup i damy tutaj jakieś fajne bonusy teraz. Podstawowa siła broni, zajebiście, wigor, prędkość może być, dyscyplina, to zmniejsz, to zadziałaj. Złap go, proszę, złap go, kurwa i czemu go nie łapiesz? Cofnijcie się w takim razie. Tutaj też jakiś najebany zabójca, jeden z pięciu kuźwa przyszedł. Tutaj tymi dobrze zionęli niestety, widzę. To zaboli, co chcąc, nie chcąc. Wy się ustawcie tak, wy się ustawcie tak.
i wymontować. Wymontujecie tam z tyłu. Kurde, liczebność jednostek im się skończyła. No ci upośledzeni zabójcy będą walczyć do końca. Jeb! I to tyle praktycznie. Jak Ungrim klepie! Weź ty go przejmij teraz. Weź go przejmij, bo on mi najebie mojemu władcy. Dyscyplina, pancerz, obrona, atak w zwarciu. Nie, to musi być wykuty w tym. Weź go, przejmij i wy go w niego kurwa ziąć. Nie, wy musicie się tymi zabójcami zająć. No kurwa, spierdalaj od moich tych spaczeni, no. Ej, klepie ten Ungrim jednak. Jako frakcja. Wy coś działacie, wy nie działacie oczywiście. Tutaj Kadari zostało już wykończone. Dobra, czarodziej, spierdalaj, zrobiłeś robotę. Ten Ungrim jest problemem, że ja pierdzielę. Chodź tu wróć, bo potrzebują ciebie. Noż kurwa! Jak one długo żyją, jebańce! Czemu wy ich nie klepiecie, tylko jesteście kurwa ustawieni w formacji? Co ten kowal run się wpieprzył w ogóle? Porąbany, dziad. Władca nie spierdoli, no spadł. Jak mi Ungrim sam ich kurwa wykończy, to mnie chuj strzeli. Ściągnijcie tych zabójców, bo ich kurwa jest 12, a mi całą jednostkę blokują. Każdy im spierdala oprócz tych zabójców już. Ej, no tak zajebiście się wszystko zapowiadało. A teraz mam tak przerąbane. Kurde bele. Stracę masę jednostek niestety, a mogłem na automacie wziąć tyle co nic straty. No i oni się kurwa plecami ustawili. Dobra, dystansowe. Chwytać ich. Mój go znaczy się nawet. Niech on się skupi na tej armii. Na tych jednostkach moich piechotnych. Czemu jesteście tak ustawieni? Kuźwa, na niego powinni być wszyscy ustawieni. I want to focus every fire on that man. Trzymać go, trzymać na niego ostrzał. Dam wam nawet obronę, kuźwa. Klep go z pelami. Czemu, kuźwa, nie mogę ulepszonego? Nie mogę ulepszonego. Klep go tak. Kuźwa, teraz żałuję, że nie mam jednostek hobgoblinów. Czemu wy jeszcze nie napierdalacie w niego? Dokładnie, czas na trochę szarż, bo się gość tutaj utknął sobie. Ale żałuję, że nie mam tych jednostek hobgoblinów, bo one są szybsze. Teraz chwyćcie go, bo będzie problem, jak do nich dojdzie. A nie chcę tracić moich strzelców, bo oni są główną siłą, która może zrobić mu wpierdziel. Dobra, zaszarżował. Cofnij się, zanim tobie zrobi krzywdę. Wy się też cofnijcie i teraz liczę, że już oddziały strzelców zrobią robotę. Powinna być opcja na przykład pozwól na strzelanie po swoich jednostkach. I ja bym z tej opcji skorzystał teraz, bo jak kurwa więcej tracę jednostek z tego, że on sobie biega po środku po prostu i tyle i nie mogą w niego strzelić, niż tak by miały otrzymywać jednostki po sobie. Macie tutaj jeszcze obronę trochę. Ale kurwa, jak oni się ustawiają, oni tutaj te robią kurwa kółka. Masa teraz, cyk, cisnąć lamusa, cisnąć, jest, dobra, rozstrzelany. Najebany Ungrin robił nam takie problemy, że dramat. No i Lord poszedł w dupala i będzie trzeba rekrutować nowego. Ungrin mu osobiście spuścił w pierdziel. A armia się wycofała, to było idealne rozwiązanie. Zawsze miałem łeb do interesów. No to jak jesteśmy na północy już tym Lordem, ja tylko na razie ich kupiłem, bo nie chciałem jeszcze tej wojny wypowiadać. To sobie weźmiemy po prostu tą prowincję, bo why not? Fabryka, posterunek. Zbudujmy posterunek. Troszkę tutaj może zainwestujemy w siłę roboczą. I rozkręcimy ten biznes, bo biznes. Fajnie, że anektacja Zuvbaru jedyne co dała krasnoludom to tą prowincję praktycznie. Karak, Dromak. Jest teraz jakiś story ogniorenki tam, ale liczę, że się wrąbiemy później na poważnie do nich i wyczyścimy do końca. Mamy tutaj Skarsnika, Karak Kadrin. Nie wiem, czy jest sens jakby do końca ogry... Nie wiem, gdzie jest klan Rictus. Kurwa, jak ja bardzo bym chciał wiedzieć. Prawdopodobnie są tutaj. To jest akurat chyba 100%, ale czy są tu? Są tu? Nie mam pojęcia. Co za pojebana akcja? Chyba ta armia zrobiła zasadzkę na Karak Kadrin. Legion Asgorta zrobił właśnie na nich zasadzkę i ci sobie przychodzili, zostali zaatakowani, bo widzę, że to
Tak, my atakujemy. Wesprzemy ich. No, jestem zmuszony wesprzeć, żeby nie stracić po prostu połowy armii. Niestety. Bo znowu mi przerywają w rekrutacji skubańce. No do powodzenia, chłopaki. Mogę się przybliżyć. Tylko nie wiem, czy to będzie szybciej, koniec końców. Ale tak, oni tutaj mają miejsce ucieczki. No, przydałoby się jakieś inne miejsce na przyjście 5 minut. Ewentualnie tutaj, przy miejscu ucieczki. Nie wiem, czy mi pozwolić tutaj pojawić. Też 5 minut. YOLO. Powodzenia. Patrzmy, co robią. Patrzcie, patrzcie. Wjeżdża w nich. Wjechał. Wjechał. Biją się. Cyk. Cyk. O bogowie, walka. Władca jako pierwszy spierdala. A zostawił jednostki, żeby się biły. Ten najlepszy, kuźwa, typowe krasnoludy. Typowe, zwykłe Davi. Nie to, co Davizar. No, jeżeli ta bitwa jeszcze sobie chwilę potrwa, to my się mu na ryju pojawimy w 3 minuty. To może po prostu wyjść do mapy w ten moment. Nie, on spierdala kompletnie. Idealny lord. Dobrze, że my zrobiliśmy. Nie musicie dziękować, kuźwa, za naszą pomoc. Zwycięstwo! Tak, planowałem. Idealnie. Mój geniusz taktyczny sprawił, że ta bitwa była... Nawet zero strat odniosłem. Panie, legenda Total War'a. Legenda Total War'a tutaj siedzi. O tu. I weźmiemy podział ten... podział z bitwy. Tego, co zyskaliśmy. Łazak nas zaatakował. Łazak. Łazak, mordo. Łazak. 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 Co ty masz w ogóle? Rzeczne trole? O kurwa, to jest trzeci poziom, trzecia jednostka, rzeczne trole? No, on jeszcze tutaj z jakimś wsparciem, drobnym zwycięstwem. Nie, chcę mi się z tobą lamusi bić. Biorę automat i chuj ci w dupę. Tak miło, że Łazak, se zginąłeś przed chwilą, oddajesz mi żelazną skałę, mordo. Cyk! Cyk! I co my tu mamy? Posterun, wieża, fabryka, to posterunek. Oj, tak ładnie. Ah, tak. Coś fajnego dopiero za jakiś czas będzie, niestety. Ja najebani, zaczęli mnie oblegać, to jest... Ale to jest, powiem szczerze, to jest ich najlepszy wybór taktyczny, bo ja tą bitwę muszę w ogóle rozegrać teraz ręcznie. A to jest najlepszy ich wybór taktyczny, bo zablokowali mi regenerację. I... Wygram to, to nie ma w ogóle tutaj dyskusji, nawet samym tym. Zatanem bym wygrał, a co dopiero resztą. No ale kurde, to pomyśleli, bo na rundę przynajmniej opóźnili zniszczenie krasnoludów i moją dalszą ekspansję tą armią. No to się kurwa trochę zdziwią, jak im się na ryju od razu armia do walki pokaże. Napierdalać ich od razu. Gdzie jest mój goblin, bo się zgubiłem już tak na oko? Tutaj. Weź go od razu tutaj, przyciśnij. Kolego ty mój, od razu wszystko odpalaj, cyk. Ale go goni. Nie spierdolisz mi, lamusie. O, ale jeszcze salwa. I po bitwie, dobra. Tam jednostkami kuszników nie ma co się przejmować. No, gościu się zdziwił. Nikogo mi nie zdjął. Ja straty też zero. To znaczy, że ostrzał mojej artylerii mnie nie zabił. Jest postęp. Uczą się. No nie pierdol. Że jeszcze te lamusy se pobiegły dalej. Kuźwa, i co? Tracę jednostkę podczas walki z nim. 60 kuszników jeszcze walczyło. Last man standing, kuźwa, ten. Ten 41 Sabaton później o nich pośpiewa przynajmniej. W ogóle najebany Torgrim Strażnik uraz się odpalił. Czym wy jesteście w ogóle? Buntownicy wampirzy hrabiów. Co za porąbana akcja. Geld w ogóle spieprzył z tego, spierdala z Solandu. Pizdu. A tutaj cyk, Łazak, kolejną prowincję tracisz, mordo. Nie ma takiego bicia. A barak war weźmy sobie na maksa tutaj. Cyk, nabrzeże handlowe. Co my tutaj mamy? Produkcję barwników. Okej. Okay. Najebany Thorgrim Strażnik Uraz. Nie dość, że wszedł mój zasięg tutaj pójścia armii, bo postanowił sobie plądrować mi tereny. To jeszcze postanowił uciec, co oznacza, że on powinien mieć zmęczony wigor, jak my do niego dotrzemy. Czy bitwa wygląda jakaś... kurwa, jesteśmy w przełęczy, a to mi daje jakieś ogromne pole. Ale to oznacza, że możemy podejść tymi jednostkami i rozwalić mu na spokojnie te tutaj bełtomioty i inne myśliciele. Kuźwa, ale on jednostkami wyszedł. No, a na dodatek będziemy mogli jeszcze Kadari mu na ryju zespić.
A chciałbym je pokonać po prostu Thorgrima, żeby mieć tą satysfakcję. Dobra, ustawimy się w ten sposób. Zaczynajmy zabawę. Tymi jednostkami podejdźmy tutaj. Je widać niestety. Ale tak, tych jeszcze nie widać, panów, aż się odkryją. Więc się zbliżmy. Tych panów też nie widać, a więc podejdźmy. Wy troszkę tutaj, bardziej na zasięg. Wystarczy tyle, żeby zabrać pierwsze jednostki. Górników na razie nie chciałbym prowokować. Oni kuszników nie mają, mają artę natomiast. No potrzebuję 45 sekund, żebym mógł te super boże jednostki sobie walnąć. Ty od razu leć na Thorgrima. Ty też se poleć. Masz coś na prędkość, mordo, bo w sumie już nigdy nie pamiętam, co ty masz. No niestety nie masz na prędkość, ale ogólnie zapierdalasz, więc... Aż miło, dlatego to nie jest dla mnie problem. No i wjeżdżamy sobie po bożemu. Ty sobie go tutaj bloknij. Walnij im na ryj tutaj tych hobgoblinów. Hobgobliny niech się zajmą. Ty mi przytrzymają. Ty natomiast też walisz sobie co możesz. Zatrzymaj sobie Thorgrima. Walnij mu sobie to. Walnij mu sobie to, tak po bożemu. Jeszcze walnij sobie tą obronę. I tutaj jebniemy sobie. O tak. O tak. O tak. O tak. 3, 2, 1. Jeb, zaraz cyk poszło. Cyk poszło. Jebnijmy im tak. Duże obrażenie od ognia. A gdzie jest tutaj? Tutaj mogę walnąć na przykład. I zaraz sobie to Kadari przyzwę. Możemy przyzwać Kadari. Tutaj są jakiś zwykli górnicy. Tutaj niech sobie przyjdą. I bijajcie się, montować. Aż miło. Szarża, szarża. Wy jaki macie zasięg? Tutaj strzelać na przykład. Oni mają zajebisty ostrzał. Tak. Tak, się ustawcie szybko. Jak ich pięknie cisnął. Thorgrim, ale strasz pod siebie. A jak te krasnoludy? One tutaj podeszły. Weźcie sobie, podejdźcie tutaj, już też się bliżej bić. Okej, ten pan już spierdziela. Im armia już spierdziela. Już jest po bitwie. Niech ostrzelają Thorgrima, ile mogą jeszcze. Nie ma jakichś zabójców, że jeszcze walczą? Bo nie mam info o końca bitwie. Końca bitwy nawet. Nie widzę żadnych. Nie wiem, czemu jeszcze nie ma informacji o tym, że mogę zakończyć. A, mają! Mają tutaj. Jakiś się zabójca im się tutaj... Zabójcy im się ostało dwóch. Haha, jak go kurwa zdjęli. Weź go tutaj, wyjaśnij tego lamusa. No i teraz, jak już padli, to jest koniec. Ja zaraz sobie go jeszcze... Ej, gońcie go. Gońcie tutaj. Bo ja zaraz będę mógł miał opcję zatrzymania go. I się też liczę, że pobawimy... Ci jeszcze sięgnęli w nich? Pojebani, no pojebani. Thorgrim niby odporność na ostrzał 35. Coś mu to jeszcze daje, coś mu to jeszcze dalej. Daje, ale nie wytrwa. Wątpię, żeby wytrwał. Tutaj... No dawać jeszcze kilka strzałów. Wy też go kurwa pogońcie już, no. Jemnij go tam, goblinie. Backstabber. Dobra, porobili. Zarąbiście. I jeszcze powinienem być w stanie cofnąć się do swojej tej, swoich terytoriów, no, bo nawet jakby uciekł teraz, armia chyba go nie dogoni, ale chyba nie uciekł, bo się nie ucieknie, bo się wycofywał wcześniej. Więc oni mieli zabójcy gigantów w ogóle. O kurde, nie zwróciłem uwagi. Po prostu się wjebałem na jolo tymi jednostkami. Porobiłem 26 strat. 26 strat. No i właśnie, skoro się wycofywał, to już teraz się nie wycofa. Wrócimy sobie na własne tereny, regenerujemy całą armię, aż mnie wyrzuciło gdzieś w pizdu. Zakliknąłem jakieś badziewie. I skoczymy tutaj i jesteśmy na montowanku tego lamusa. Tutaj idę tą armią i będę właśnie na południe kończyć Skarśnika i tą prowincję Karak-Kadrin zajmować. A tu mamy armię z karawanką, która se na północy wbije też do Karak-Kadrin. No, Karak-Kadrin, goodbye, hello, from the dark side, cyk, cyk, no i nie ma was, co ja wam mogę powiedzieć, no co? No co ja wam mogę niestety powiedzieć? Nie istniejecie. Tak to niestety bywa. Zubar jest te, do nich należy, to jest dębowy młot jeszcze. Nie wiem, czy będzie mi się chciało Sylwanie klepać czy coś. Ich na razie sobie odpuszczę. Karak-Kadrin tam mamy, tutaj jest, to chyba jest zniszczone po prostu, dębowy młot, bo tutaj wątpię, żeby jakieś skaweny z dupy się zrespiły. Tutaj mamy ziomka z klanu Mors.
A tutaj mamy nas. Nas, którzy będą napierdzielać. Podeślę tą armię już tak, żeby dla pewności tego Łazaga zniszczyć, bo myślałem, czy go nie cofnąć sobie. Czy ich nie cofnąć. I kolego, tu się wbijasz. Dwie armie na luzaku. Nawet nie ma pytań. Cyk. Niech będzie posterunek. Dawać jakieś fajne surowce. Kurde, nie mają żadnych fajnych surowców. No. Ale na szczęście jesteśmy armią już po prostu rundę od zniszczenia skarstnika, chyba że ten na filary Grungniego mi skoczy. No wtedy to troszkę się opóźni, chcąc nie chcąc. Ale miejmy nadzieję, że to starczy. Gdzieś ja walnąłem piąty poziom tego, chyba to, czy to było to? Nie, gdzieś walnąłem piąty poziom, kurde, prowincji i ją zgubiłem, chyba Baragwar. Tak, bo porobiłem tutaj milion właśnie gówien sobie tak dla beki i zapomniałem kompletnie o tym, bo tutaj mogę sobie takie bazę wypadową zrobię. Powiem wam, koniec końców, nawet mi się podobają te krasnoludy chaosu. Szczególnie jak z czasem ogarnąłem, jak one działają. A na początku, jak nie wiem, co, whatcha doing, nie wiem, no to jest problem. A teraz widzę, że coraz lepiej. Ungrim tu się w ogóle pojawił. A my tym panem idziemy sobie leżek na szraka zająć. Cyk, cyk. No i robimy sobie posterunek, bo czemu by nie. Tylko, że no teraz nawet nie chce mi się wydawać tych, kurcze, punktów surowców i tak dalej. Dużo rzeczy jest na złoto też, chcąc nie chcąc. W ogóle Peszek, nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, zaraz wam wytłumaczę. To Baragwar, no niestety muszę was troszkę zastopować. I stop you right there, ponieważ wkopałem się, niedługo w srebrnej drodze mi wyskoczy bun. Muszę wyjebać od cholery tych niewolników. Ale się zagapiłem, kurde. Ale tak to jest też, Soturę niestety trzeba patrzeć, co się dzieje z tymi niewolnikami. Czy już tam będzie ogarnięte? Cały czas nie. O kurczę, ja pieniądze muszę wyjebać, żeby teraz ogarnąć to wszystko. Ten burdel, co ja zrobiłem. Dobra. Uda się. Nie przestaną się buntować. Jeszcze mogę im niewolników, bo już niestety na tą kontrolę wydałem tamten hajs. Ale udało się, będą ogarnięci. Ale mamy ich od cholery. O ja pierdziel, ale ich zase powyżynam na coś, jakiś pierdół. Na przykład, o tak, jolo. Wszędzie trzeba zmniejszyć tą populację. I to mi się podoba. I to ja rozumiem, 12 koła miesięcznie. Znaczy, na turę nawet. Skarsnik, so you have chosen death. Czy tak ciebie... Chyba bym ciebie rozwalił, tak jolo, ostatni raz. Co tutaj masz jeszcze? Nocne gobliny. Tarcza, mięso, armatnie. Goblinicy... Nie, wiesz, to odcinek i tak jest długi. Więc nie ma co ciebie... Jeszcze raz rozwalałem pewnie, czy coś, ten deseń. Posterunek, no to fabryczka boża. I zyskujemy całą tą prowincję. Jak ładnie, jak pięknie. Chociaż teoretycznie jeszcze ci tutaj lord żyje. Taka... Taki pozostałość, on będzie wierny do końca będzie walczyć za skarsnika. Pozwolę sobie zaspoilerować ci coś. Już nie ma, kurde, gościu, o co walczyć. Poddaj się, skończ swoją egzystencję po prostu i tyle. Tak samo jak Łazak. Patrz, co z niego zostaje. Nic, kuźwa, nie zostaje. Nic. Tu fabryczkę sobie robimy, na jolo, tak po bożemu. Chyba jednak zdążymy zabawić się tą piękną armią, bo ona se wjeżdża tutaj w stronę Karak-Kadrin. Niedługo ta też im pomoże oczywiście. Dlatego będzie można przetestować nasze najlepsze jednostki. Khemri tu się wbiło, najebane. Najebane Khemri. Co my tutaj mamy w ogóle? Jakieś zwierzoludzie? Bo myślę, żeby sobie do Karak, do tego, do Agrundu sobie skoczyć później, jak zajmiemy, zajmiemy zielonoskórych. Wyjdźmy do Ungrima. To może być tylko win-win situation, ponieważ raz się okopiemy, więc jeżeli on postanowi nas zaatakować, to zaatakuje nas. Jeżeli postanowi skoczyć pod ziemię gdzieś w okolice leżek na szraka, to my będziemy mieli zasięg, żeby go sobie pobić. Dlatego tak sobie zrobimy i poczekamy na tego pana. No kuźwa, jakoś w tym nawiedzonym lesie nie spada nam spaczenie i nam się śmietniki zbuntują. Tak bardzo nie patrzyłem na to, co się tutaj dzieje. No cóż, posiadam pieniądze. Pieniądze, więc rzucimy tutaj jakiegoś lorda bożego. I
On to postaram się ogarnąć. Czy mogę... Niestety, kurczę, nie ogarnę tego w czas. Nie widzę... Nie widzę w ogóle takiej opcji. Nie, przepraszam. Taktyczna super opcja. Jest prawdopodobnie piechur bezlitosna. Jest! Kurna, jest ogarnięta prowincja. Ale on nie wiem, czy on zmniejszy spaczenie wampirów. Wypadało się jakoś to ogarnąć. Koniec z Łazagiem. Chyba, że coś przegapiłem. Ale wątpię. Kończymy sobie z tym panem. A sobie zbudujmy na trzeci poziom. Coś tu może fajne. Ach, to dupy prowincja. Nie opłacało się. Nie opłacało się kurwa robić nic, no. Cofnął się dran jeden. Skurczybyk. A więc kolego... Kolego... Coś tu chyba pustego stoi, prawda? Tak wydaje mi się, że... Masz to chyba kompletnie kurna gdzieś. A tutaj idzie nasz dojebana... Nasza dojebana armia. Pan z dojebaną armią. To jest karstnik. Czy on ma jeszcze coś tu? Wątpię. On nic nie ma. Mogę sobie tą armią pójść na tych lamusów, ze zielonoskóry ścisnąć, bo... Czemuż o to by nie? Niech nie stoją tutaj skubańcy, niech nie myślą, że wszystko wolno. Tych buntowniczych wampirów się zajmiemy. Chętnie sobie przetestuję naszą armię na nich. Pewne zwycięstwo. A, for fun. Nie będę tego pokazywać for fun se... No, bitwa udana. Nie pokazuję tego, ale zrobiłem chyba więcej strat swoim... A nie, no pokazuję, widać, to pojedyncze. Jebnąłem spelami, tymi armatami z góry i tak dalej, umiejętnościami armii. I tyle sobie damage'a porobiłem, że ja pierdzielę, o wiele więcej niż oni mi. Ale no, to jest poświęcenie, na które byłem gotów, nie ma co ukrywać. I ci buntownicy sobie porobieni, nie wiem co jeszcze zrobię z prowincją, może odsprzedam Sylwanii, albo może zamienię za Zuvbar. Ciekawe, czy by się udało. Mam dużo pieniędzy, więc mogę je jak najbardziej dopłacić. Też mógłbym oczywiście rozbudować tą prowincję fajnie, chyba że jakieś złoto tutaj jest. Nie jakieś gówno. Mógłbym rozbudować jakoś fajnie tą prowincję im. I może udałoby się ich przekonać właśnie do wymiany. Odblokowałem sobie pole, gdzie będziemy mogli za punkty konklawę sobie anektować inne krasnoludy chaosu. Mam nadzieję, że one nie sanektują mnie, proszę was bardzo, nie róbcie tego, bo się trochę cykam. Gościu nie ogarnia, co się dzieje. Chociaż chyba nie dojdę. Hehe, nie dojdę. Teraz można wycinać. Nie no, wbijajmy się na Karak Kadrin. Mają trochę armii, ale on nie dogoni. Nas nie dogonia. No czemu się wycofaliście? Kuźwa, co to ma być? Jeszcze w oblężeniu mam się bawić z wami, chociaż... Let's do this! Toż bitwę. Chcę sobie sprawić tą armię po prostu. No, odcinek będzie miał, kurwa, może godzinę, jak nie więcej nawet. O, są niszczyciele Kdari, zajebiście. W końcu mogę ich popodziwiać. Co my tu jeszcze mamy za jednostki? Mamy czarodzieja, go nie można wystawić przed szereg. O, on jeszcze chodzi, kuźwa. I ten też jeszcze chodzi. Rozmieść wojska, rozmieść. I teraz tak, jakie oni mają tutaj? Mają jakąś cechę, jakoś tutaj... Ten ma tylko przyspieszenie, podstawowe obrażenia od wybuchu przebijające pancerz. Nie wiem, po jakim łuku wy walicie. Wy jesteście, strzelacie w górę. Działo magmowe. Będziemy musieli się przekonać. Ostrzelajcie mi na razie tą wieżę, bo nie widzę jednostek. Zaraz się pewnie pojawią, znając życie. Potrzebują chwili, żeby się zrespić. A to... Masakrujcie mi tych kuszników z wielką bronią. Jolo. Czy wy coś macie? O kurwa, wy macie, zionicie ogniem. O jo, pierdziele. A wy? Dyscyplina, pancerz, obrona w zwarciu. A wy nic, wy po prostu jesteście bykami. No dobra. Ale gościu z jakiegoś powodu nie może walnąć tym ogniem, niestety. Nie wiem, odwaliło mu się czy coś. Ale możemy natomiast tym gościem porzucać rzeczy. Zioni z tym ogniem? Chyba w końcu zioną. Możesz wlatywać, mordo. Oni sobie rozwalą tą wieżę. Strażnicy z wielką bronią. O kuźwa! O kuźwa, ich te wieże w Karak Kadrin to pizgają, nie ma co ukrywać. Mimo, że czary naprawili, no to nie ma co ukrywać, nie naprawili tego. Umiejętności armii, cały czas nie można ich użyć w tej okolicy. Na murach na przykład. Okej, przebili się tutaj do środka. Pieprzamy się jednostkami. Jolo, o kurwa, oni są zniszczeni bardzo, oni zaraz mi rozpierdolą te jednostki. Od tego właśnie, te wieże, kurwa, jak one napierdalają, one są OP. Trzeba szybko punkcik przejąć, co prawda. Wtedy jakoś to się ogarnie. Tylko czy zdążą one przeżyć?
To idą tak, idą jednostki wroga, więc możemy sobie wanąć na przykład taki ostrzał po bożemu. Jolo, cyk. Jedna jednostka niestety nie starczy, bym im walnął Enkadari na bazę. Ale no nie starczą. Oni mi to rozjebali, tą jedną, o kurwa, armatę mi rozjebali, tą chaosu działo i sama obsługa mi została. Bo ona na serio nie była rozwalona, bo to nie miał być ciężki pojedynek, to nie miała być ciężka bitwa. Halo, zostałem oszukany, pomocy. Okej, okay, respimy Lamusom Enkadari na tyłach. Tutaj jeszcze ładnych umiejętności używamy, jak się nasze niszczyciele wpierdalają, przynajmniej one robią pożemu robotę. Aaaa, ale jebu. Joch, rozjebało całą jednostkę. Zajebiście, dawać Enkadari. Dowalcie ich całkowicie. Na nich se pójdźcie może. Halo, chodźcie tu wszystkimi jednostkami, bo nie, wy się tak rozstawiliście losowo. Tak kurwa lubicie się losowo rozstawiać. Teraz nie wiem co robić, gdzie iść. Co z sobą podziać się. Kogo strzelać z tej armaty na przykład? Tutaj goś rozstawili ci krasnoludcy wojownicy losowo. No kurwa, gościu mi się zbugował na murach, no. Gówno teraz zrobi. Ja pierdolę, zaraz mi ta jednostka jeszcze się spanikuje z jakiegoś losowego powodu. Nienawidzę oblężeń, kurwa, w tej grze. Jak one mnie kurwiają. Ten też się zbagował? Nie, leci. Dobra, ten chociaż leci. Ja pierdolę, nie, jak to jest gówno strzał teraz, no. Nie, wkurzyłem się na tą grę. Wkurzyłem. Wiecie co, Enkadari? To jest jakiś punkt zwycięstwa chyba, czy kluczowy budynek. Zaraz z tego na punkt zwycięstwa pójdziemy. Zapierdzielać po prostu. Zwycięstwo, dobra. Nie, ja już nie oblegam. Nie oblegam miast. One jakoś wyjątkowo nie wyglądają. Nie mają własnych budowli wyjątkowych. Dupy nie urywają, a mi się jednostka zbagowała jedna. Inne zostały rozstrzelane, kurde no. Ich jednostki praktycznie nic nie zrobiły. Większość co ja dostałem damage to od ciebie albo od wież. No ale wiecie co, nie, zrobię pierwszy poziom, bo zbieram na anektację właśnie tamtych lamusów. Ale sobie od razu dam do rozbudowania Karak Kadrin. Znaczy nie, to nawet nie jest Karak Kadrin. Ale nawet się o Karak Kadrin nie biłem. Ja żyłem... Byłem okłamany całe życie. Kurde bele, no. Jakaś losowa góra Gundbat, kuźwa. To jak jeszcze się męczyć, no. Oj, Ungrim zajmuje leżek na szraka, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Ponieważ jestem na Karak Kadrin. I muszę rozegrać tę bitwę. Muszę, bo stracę jednostkę bez tego. Zajebiście. Okej, okay, zaatakowali to podchodzą. Przynajmniej lubię konsekwencje w ich działaniu. Ich tutaj planowaniu. Nie, zaraz się rozstrzelają po prostu. Mamy jeszcze tutaj coś tam było do użytku, jak jestem na własnym terenie, a dawno nie walczyłem na własnym terenie. O, to jest. No to w takim razie też będzie można ładnie walnąć. No i zaczynamy rzeźnię winiątek. Chociaż te krasnoludy są bardzo winne wszystkiego, co się dzieje złego na świecie, więc musimy się z nimi rozprawić. Tutaj Kowala Run, proszę, ściśnijcie ładnie. Ach, ale o, dostają w pierdol, ale dostają w pierdol. Ale dostają w pierdol, ale ci zabójcy są ładnie masakrowani. Kurde bele, no. No i zwycięstwo. Jeszcze po swoich jednostkach. Jeszcze po swoich jednostkach. Zajebiście. Tak to się robi te bitwy. Niszczyciele też gonić. Gonić ich w pizdu. Niech zdychają. Wyobraźcie sobie, jesteście tym kowalem run. Spierdalacie o własne życie. Yeah. Jak nim rzuciło. Jak go zmiótł, kurwa, jak go zgniótł jebany. A jeszcze nic mu nie zrobił. 479 życia ma, tyle co miał. Ściśnijcie go, jest was tam kurwa milion. Gościu... Nie wiem, jak gościu... A, dobra, zmiótł go na koniec, dobra. Nie ma typa. Ale jak walczył do końca, aż myślałem, że ucieknie. Gościu mistrz uników. W ogóle opcja zwerbuj jeńców dla krasnoludów nie powinna być dostępna. Jak walczą z krasnoludami chaosu, żeby zwerbować właśnie tych... Ohoho. Gościu, słuchaj. To jest zabawna sytuacja. Rozumiesz? Bo... Ty mi wypowiadasz wojnę, a ja miałem armię ustawioną już do walki z tobą. Więc masz przerąbane tak czy tak. Przynajmniej zdążysz zrobić, powiedzmy, własny ruch. Zanim ja cię wyrucham. Czas wykorzystać to rozbudowane baragwar. To takie tutaj pierdzielnąłem na bogato. Cyk! Panie, werbuj pan od razu tutaj bożych bohaterów.
każdego gościa od metalu, kompulsywny. Chociaż w sumie tutaj haszu, znaczy, bo gość od metalu ma tego baga, co ma minus 10 do tego czaru, do kosztu magii, zamiast minus 10%. I dlatego lubię go brać, pewnie to naprawię. Ja naprawię to niedługo, to będę korzystać, to chcę teraz pokorzystać z tego w sumie. Przychody po bitwie, siła robocza. To jest fajny. O, widzę pana od Baltazara Gelta. Jaki przypadek, że jesteśmy akurat w stanie wojny. Kurde, nie będę tracić tych jednostek. Nie mogę sobie na to pozwolić. Co to jest w ogóle? Prędkość 10, atrybut. Obierzy świat. Obrażenia. Weź co? Ty tak czy tak rzadko walczysz. To ja zwiększę prędkość ogólnie. I dyscyplinę zwiększę temu. Ty co masz? Dyscyplina. Dobra. Zobaczymy sobie tę bitwę. I liczę, że wygram bez straty żadnej jednostki. Na pewno się nie spodziewają czegoś takiego. Cyk! No mówię to już któryś raz, bo ale przy którymś kolejnym przeciwniku. Ale jednak się nie spodziewają. Cyk, wjeżdżamy w nich. Gościu se lata, kurde bele. No to wjeźdź se w tego, bo ty niestety nie latasz. Ty se wleć w niego. Wy po bożemu walcie chyba w gunpowdery. Biczownicy, kusznicy, halabardnicy. W rycerzy Imperium se walcie w sumie. Wy se podejdziecie jak najbliżej z tej strony. No i możemy zacząć zabawę. No i wjeżdżamy naszym hobosem tutaj, bożym backstaberem. Tutaj respimy jeszcze kolejne hobosy. Gońcie te jednostki w pizdu, niech spierdalają. Wy się szybko ustawcie tutaj bardziej pod tą główną armię, bo nie chcę też... Nie chcę, żeby na przykład... Oni się boją po prostu tych jednostek. I o to mi teraz chodzi. Walczcie z nimi. Zaraz tak, walimy tutaj obronę. Możemy walnąć ich tak po bożemu działem na przykład. Teraz ognisty Kadari sobie polecą. O, oni tutaj, kurde, gościu, to masz wszystko odpalone, boosty i tak dalej, więc działaj lepiej. Tak, tutaj po bożemu możemy jebnąć. Tutaj ustawić Kadari, bo się tak, wy jeźdźcie. Kadari wy jebniecie tu jeszcze też. I wy zaszarżujecie na nich. Ale ale pięknie, ale tak, ale siadło. Jak to, jakie to było ładne. Ci se strzelają, więc jest dobrze. Gdzie jest mój lord? Czemu ty go już nie klepiesz? Kurwa, czemu ja takie rzeczy się działo, to wy przestajecie w ogóle działać, niestety. Oni pogonili tutaj łuczników. Ci nie bycią kuszników nawet. No to ci gówno zrobią. Ci ostrzeliwują. Skupcie się na kirasjerach teraz. I nie stracę chyba żadnej jednostki. To prawda, to nie jest żadne osiągnięcie na normalu, ale ja jestem z niego dumny. Z tymi biczownikami się jeszcze chcąc, nie chcąc męczymy. Męczymy. Musimy się z nimi rozprawić. Ponieważ to biczownice, a oni mają niezłomną dyscyplinę. Więc trzeba ich niestety wybić co do jednego. Zwycięstwo, nie ma sensu ich gonić, bo niestety nie mamy jednostek jazdy. I 62 straciłem na 1000 tamtych, a jeszcze to nasza regeneracja, czyli to, no nie ma nawet, nie ma co myśleć. Ja bym stracił połowę armii, na zasadzie, że do połowy, do 1/3 to w rundę może, jakbym się dobrze ustawił, to by się zregenerowali. Karak Kadrin, idziemy po ciebie. Czekajcie, ja tą armią się już pogubiłem, tą armią, to jest karawana? To jest karawana taka losowa w środku wojny wrogiego państwa. Karak Kadrin, w końcu idę na ciebie, biorę automatą w dupie obrężenia. Cyk, i z ciebie... Nie. Niech będzie druga. Poświęcę się już. Tak, żebym coś był w stanie zbudować. Zdemolowana kapliczka. Ohoho. Ohoho, jak miło. Ale to tego na razie nie zbuduję, no bo to jest daleko. Żadnych tutaj innych dodatkowych fajnych jednostek nie... Nie ma tutaj ciekawego. Zawiodłem się. Zawiodłem. Ten Karak Kadrin, wiedziałem, że to jest gówno. Nic tutaj nie ma. Nawet zabójców nie ma. Wiecie dlaczego? Bo nie żyją. W ogóle jeszcze nie mamy krótkiej kampanii, bo ani bramy smoka, ani żółwiej bramy jeszcze nie posiadam. To ja potrzebuję jeszcze 3 osady, kontroluj Zarna Grunt, czyli będę musiał tych panów zanektować za pomocą konklawę, co się stanie w kolejnej rundzie. Ale pytanie, czy mógłbym krótką kampanię od was zrobić? Tylko muszę tych lamusów znaleźć, to jest Norska.
Wy się nazywacie Jusakowie. Zmiana osady. Chciałbym bramę smoka. Kurna, no ale se cenią to. Ja żółwią bramę? Jeszcze bardziej. Fak, no to krótkie nie zrobię, ale zrobię długą na pewno. Bo długa nie wymaga tych bram. No sobie po chuj mi te bramy. Ponury las też będzie nasz, a jak nie, to przynajmniej będę go oblegać. I liczę, że będzie nasz, chcąc nie chcąc. Czy da radę? Da radę, pewne zwycięstwo. A zielono skórzy zapierdzielaj do roboty. Kolonizuj, buduj wieżę. Też nic ciekawego. Fucken. Dajum niestety, dajum. I to takie smutne dajum. O nie! Ungrim atakuje moją karawanę. A fajna jest ta karawana. Ale wiecie co, Ungrim nie rozjebie. Po tym co on mi solo tam robił, to on najebie tej karawanie, no. Może bym zniszczył niektóre jednostki całkowicie, chociaż wątpię, bo nie miałbym jak ich dogonić niestety. Ach, powiem wam szczerze, ten odcinek nagrywam 5 godzin chyba. Kurwa, nie chcę. Dajcie, umrzyj Ungrim, umrzyj, ale ty pomocy, krasnoludy inne, pomocy mi z nim. A propos pomocy, wierzę, że... Czekajcie, to jest tak, sługi konklawe, akolity, legion... Czy to, jak wy się nazywacie? O chuj, kim ty jesteś? Jakiś losowy skaven, a skaven z skaveni. Wy się nazywacie... Słudzy konklawe. Ja was potrzebuję i teraz robimy cyk, wierzę zar. Cyk, sługi konklawę, obejmij stanowisko. I mamy pierwsze państwo pod sobą, a wy macie wpierdol. Tak. Zarąbiście. Czy do pracy, czy do pracy? Nie. Opylę was w pizdu na czarnym rynku. To ja mam jakiegoś bohatera. Jest tak, wypieprzę tych ork laboders. Fajne, zarąbista armia, to przyznam. Cyk. Pójdę sobie nimi oczywiście działać z Karakadrin. Tam drugą zarąbistą armię. I tu nie mam żadnych lipnych tych orków. Więc wy też mi pójdziecie pomóc z Karakadrin. Dużo mi od razu te dwie armie pełne zarąbiste kosztują, ale uwaga, stać mnie. No po zajęciu Karakadrin skoczmy sobie tutaj na północ jeszcze bardziej powkurzać naszego tutaj ziomusia. Pozajmujemy sobie w ten sposób. Tutaj mamy armię, która będzie się szykować. Troszkę mi te armie poznikały, bo niestety na przykład bije się tu też poznikały. Na zasadzie się rozeszły po świecie. Planowanej wcześniej operacji no nie zostało wiele. A kurczę, wypadałoby zająć jakąś tutaj prowincję. Skoczmy sobie tutaj, Gelt mnie nie dogoni. I zacznijmy sobie Gelta zajmować. Tutaj natomiast zajmuje sobie klan Angrund. Jak to jest nie mieć karaku 8 szczytów lamusy? Cyk, nawet nie wiem co tak. Nic ciekawego, weź se to zbuduj. Ty chodź tutaj. Zajmij od lamusów. Nie chcę mi się z Kemri bić, dlatego tej Myrmidii nie zajmę co prawda. Ale tutaj lecę tak po bożemu ładnie. Oni nie wiedzą co się kurde dzieje. Nie, czy Skaven Blight jeszcze istnieje, bo wygląda jakby klan Angrund ich zepchnął w ogóle. No nie pierdziel, ja myślałem, że te zwierzoludzie będą jakieś ogarnięte, pogadamy z nimi, pośmiejemy się, hi hi ha ha i w ogóle. A te najebane typy mnie atakują i muszę tam stworzyć jakąś dosłowo jeszcze armię, żeby ich trzymać. Kurczę no. No i nasza taktyka ataku na plecach teraz, na plecy teraz popłaci. Cyk, wjeżdżamy po bożemu, cyk. I to Karakadrin zmniejszamy, kurde bele, ile jeszcze? Powiedz mi, ile? Ile? Nie ta kampania, o, Karakadrin muszę zniszczyć i dostanę to i to, a tak będę dostał zwycięstwo w krótkiej... Udostępnia misje związane z większymi reliktami, kurczę, aby się przydało. Aby się przydało. A wymagania, obciążenie robocze do pozyskiwania surowców, zużycie zbusu, kurczę, byłoby dobre. Dupy by nie urwało, game changerem by nie było, ale jednak byłoby dobre. Tutaj widzę, Baltazar Geld się przemieścił z jednej prowincji do drugiej szybciutko. Ale my tak, potrzebujemy zająć sobie Steingard. Bo po zajęciu Steingardu będziemy mogli się zregenerować. Weź se to zajmij. I weź tam jakiś garnizonik se walni. Ungrim idzie odbić Karakadrin. A niech sobie odbija.
Świątyni tak szybko sobie tych zabójców nie odbuduje. My se natomiast cały czas brniemy dalej w tym kierunku. I tak, cały czas, znaczy tak myślę, Bartazar Geld, Feldorf, jak ty jesteś rozbudowany? Kurde, ty masz co nieco, muszę przyznać, masz co nieco. To pójdźmy na Averheim, ciekawe czy wkurzymy Gelta tym ruchem naszym i on coś tam odwali. Natomiast klan Angrund jest obecnie anihilowany, tak ładnie, bo teraz właśnie padła ich druga prowincja z rzędu w tej rundzie, tam pod rząd. Trzecia prowincja. Cyk, nawet mi się nie chce budować cokolwiek innego. Tutaj czwarta prowincja? Chyba krasnoludy ten dzień na pewno do księgi sobie wpiszą. A to co się odwala to dramat dla nich jest. A kolici Haszuta dostają w pierdol w ogóle. Bo walczą z Archaonem, widzę. Nie idzie im to najlepiej. A, bo co chwilę mogę u nich nowy ten posterunek zbudować. Gościu co za déjà vu tutaj odwalił. Ale dobra, pobawię się, zgadzam się, cofnę się do tej wieży, a to tylko dlatego, że tak, tędy idzie już moja kolejna armia ładna. Tutaj chyba gdzieś jest moja druga ładna kolejna armia. On zaczął oblegać Karak... Najebany zaczął oblegać Karak Kadrin. Nie wierzę w gościa. Mógłby to z marszu spokojnie wziąć, tak jak ja, o na przykład to tutaj, tak po bożemu. A ten to oblega, tam nikogo nie ma. Ale tam nikogo nie ma, pan, ludzie, co wy robicie? Tam kurwa nikogo nie... Dobra, troszkę osób jest. Ale co to jest kurwa za liczba osób? Weź to anuluj. Tak, bo ten, bo nie ma sensu. Pieniądze mi się w ogóle jakoś skończyły, nie wiem czemu. Aaaa! Baltazar Geld porobiony, a tu jeszcze Karl Franz idzie na pomoc. Ale troszkę spóźniony, bosse, wjeżdżam tutaj, tak, po bożemu. Zwiększmy sobie, cyk, Feldorfa na piątkę. Liczę, że jakiś tutaj garnizon zostanie, ale no niestety bez garnizonu. Ale natomiast możemy te nasze piękne oddziały przenieść sobie tu i zastan sobie wspomogą naszych ludzi. Belegar osobiście tutaj podszedł i osobiście dostał w pierdol. Nie ma kolegi, nie ma pana, zregenerujmy sobie oddziały. I jak to wygląda? Miragliano jest jego, czyli Skaven Blight musiało upaść. Tak, należy do niego. Nie no, to gościa akurat za to podziwiam, że udało mu się to ogarnąć, sklaczować. Najebany Karl Franz przyszedł oblegać. Drobne zwycięstwo, tracę dwie jednostki. No, na razie zaniecham ataku, ale... Tak, Baltazar Geld jest niedaleko. Nie wiem, jakby chciał, mógłby podejść, ale on chyba nie chce. Natomiast mamy kogoś, kto może podejść. Jo, a w sumie... Podejdziesz w ten sposób normalnie. Chyba też powinno się zmieścić, a nie będziesz zmęczony. No i gościu spierdala. I to rozumiem. Tu Boris Todbringer jeszcze idzie na nas armią. Widzę, że uznaje nas za poważne niebezpieczeństwo, chociaż to Imperium się udało. A w międzyczasie cyk! Po kolejnej lokacji krasnoludów z klanu Angrund. Wjeżdżamy jednocześnie w Karak Kadrin. Ponownie w terenach, w których już byliśmy. Dobrze, że ich nie rozbudowywałem, bo bez sensu się okazuje, żeby to było. Tutaj możemy sobie pójść o tak, podejść do pana. Czy tam mogę w sumie jeszcze normalnym ruchu? Mogę. Nie, to wiele nie zmienia, ale mogę. Tutaj przeskakujemy. I nie wiem, czy gościu postanowi wrócić. W sumie mogę tutaj pójść tą armią. Kurde, bele. Nie mam jakiejś losowej rezerwowej armii, o której zapomniałem kompletnie. Nie mam niestety. Ale mam armię, którą będę iść tutaj na zwierzę ludzi. Chociaż to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. No i troszkę speszyłem. Będzie tak runda czy dwie dłużej. Będę musiał rozegrać. Wait a second. Who are you? Jak oni to zrobili, że we dwójkę z Baltazarem Geltem, Baltazar Geld znaczy z Imperatorem, podeszli sobie pod moją armię. Weź się cofnij. Te mnie pogonią. Nie, oni mnie tam nie pogonili, ale Ungrim się wbija w Karak Kadrin ponownie. To będzie chyba jego last place standing. Dostęp wojskowy, macie tam mordy. Ja bym wolał za Zubbar akurat, ale... A nie można mieć wszystkiego. Kuźwa, więcej was matka nie miała. Dwie moje armie kontra trzy Imperium. Tu jeden na jeden poszło jakoś. A, bo tam jest oblegana ta... A, bo jedna...
armia zaczęła oblegać sobie mojego tutaj zioma. I dlatego tak to się wydarzyło. Czy oni oblegają? To Borys oblega. Jakbym zaatakował Borysa, muszę się wycofać. Ale jak zaatakuję Karola, to już tamta armia się dołączy. Będą dwie na dwie. A jolo, to jest końcówka, to sobie rozjebmy tą dwójkę. A czemu by nie? I tak chyba tymi armiami się nie da ruszać, nie chce mi się. Ale udało się rozwalić. I teraz tak, wy. Ty, kolego, podchodzisz. Gościu zmuszony do ucieczki. Ty, kolego, ty nie podchodzisz, ty zapierdalasz. A ty, kolego, musisz się wrócić. O, to był błąd. Tutaj mam jeszcze szczyt, który zapomniałem. I tu mamy też jeszcze prowincję Karakadrin, którą trzeba zająć. Dosyć silnie była obsadzona, ale aż się dziwię, że tak łatwo automat sobie wszedł. Weźmy sobie, mamy tak, mamy wieżę Zar. Weźmy sobie... Ci na północ to są chyba ci. I sobie zanektujmy, zanim się nie rozpieprzą kompletnie. I posiadamy tutaj prowincję. No niewiele dostaliśmy, niewiele z nich już wtedy zostało. Archeon sobie Karak Wrak nie zajmie. Chyba, że chce mieć ze mną do czynienia, ale mamy pakt o nieagresję. To byłoby nie faux pas, jakby to zajął. I jakbym jeszcze zajął to, to by rzeczywiście wyglądała zajebiście mapa zaraz. Ale no to niestety chyba nam tur nie starczy. W ogóle 230 wpływu konklawę dostajemy. O kurde, jak to ładnie wygląda. Zwierzę ludzie, zaatakowaliście mnie. Okrążę was. To myślę, że to będzie zwycięstwo w momencie, jak do mnie wyjdziecie. Wątpię, żebym to przegrał. Chociaż... Zależy, bo nie chce mi się ręcznie już bić. O, my jeszcze Krakadrak teraz mamy! Całą tą prowincję w Krakadrak. O kurde bele, ale oni to fajnie rozbudowali tutaj tak... Tak tak miodzio, tak... Pięknie, potężnie, mosiężnie. Tak po bożemu. Właśnie, bo to mnie tak, nie kosztuje siły roboczej. A jeszcze to mnie kosztuje siłę roboczą, teraz tak, kosztuje mnie to siłę roboczą. A to mnie nie kosztuje, tam jest tak napisane, ponieważ ich zanektowałem dopiero. Dlatego muszę tutaj też przydzielić, żebym chciał przydzielać siłę roboczą. Najebany Baltazar Geld. Wypierdzieli się zaraz na goblinach, na orkach i na kawałku krasnoludów. Ale jak on tak planował, dobrze, że tam zbudowałem w sumie tego garnizon. No, się wypierdzielił i mamy go z głowy. A, twoje oddziały zmiatają wszelki wrogów, jesteś za mocny, bla, bla, bla. No jest ten moment, kurna, w kampanii raz, gdzie na przykład nie jestem w stanie... Znaczy, gówno robię tak na serio. Się męczę z każdą rundą. A jak raz wychodzi, to... Uuu, jesteś za mocny, ogarnij dupala, gościu, co ty odwalasz. Przestań niszczyć biedne krasnoludy, buuu. I wracamy do Karakadrin. No ten szczyt grom sobie zniknie w kolejnej rundzie. Jeszcze mamy tutaj armię tego Zuvbaru. A tak myślę, że są już bezprowincjowi, bo tutaj mamy tak w sumie trzy państwa, które mają ten sam kolor. Zuvbar, Sylwania, Imperium. No i w sumie jeszcze ci tutaj od ci nasi, dlatego ciężko tak na pierwszy rzut oka zorientować się co, gdzie i jak. Fort Sol, niby pyrrusowe, no ale wezmę. Wezmę, bo już kończymy. Cyk! Zajmujemy sobie forcik, czwarty poziom. Ktoś by chciał przechodzić, no to pierdol. Jeszcze wjeżdżamy w Imperium, jolo. No nie, takie Wissenburgi nie są dla mnie tutaj żadnym wyzwaniem. Tutaj sobie tak losowo od razu dorabiam masę armii. Dlatego nie byliby w stanie tutaj panowie stawić mi jakiegoś wyzwania. To co, w kolejnej rundzie kończymy wszystko. Niestety jest szansa, że to nie będzie ostatnia runda. Karakadrin się tutaj znajduje, tam. Nie wpadajcie mi w wojnę, mam w dupie. Karakadrin się znajduje tam armiami. Jeżeli oni nie pójdą na mnie, tylko pójdą na wampiry na przykład, będziemy musieli ich gonić, żeby ich zniszczyć. Ale poszli na mnie, przynajmniej jakąś tam jednym lordem na razie. I nie poszli na mnie, więc będziemy musieli ich prawdopodobnie gonić. No i ten cały szczyt grom, który mnie tak troszkę wkurzył, zajmujemy. Chociaż kurna, jakieś kozy, no. Jebać kozy. Znaczy, wyszło niezręcznie. Nie wiem, gdzie zniknął Ungrim, w ogóle najebany. Tutaj jest jeden.
Więc skoczmy sobie do Lamusa. A tu jest Ungrim. Też sobie skoczmy do Lamusa. Tylko teraz ważne pytanie. Czy wejdźmy sobie w negocjacje z nimi. Krasnoludy, Karak-Kadrin. Okej. Okay. Nie przełączyło mnie na osadę, tylko na Lorda. Co oznacza, że Lord jest ostatni. No, są w podziemnym przejściu. Dlatego oni nie tracą jednostek. Ci natomiast tracą, ale to też przez zepsucie wampiryczne. No ale skorzystamy sobie z tego, że się troszkę przedłużyło. I zajmiemy Skaven Blight. Krasnoludy chaosu Skaven Blight. Ciekawe, czy to przewidzieli. Czy będzie jakiś fajny bonusik, bo nie wiem, gdzie te bonusy w sumie są, tak jak w przypadku Karaku 8 Szczytów. A ciekawe, czy coś przewidzieli. Jeżeli... może by mnie to poruszyło, jakbym umiał czytać. Ale patrzcie, nawet do Nuln jakoś odlewnie dział kuźwa przewidzieli tutaj dla tych... dla Krasnali. O kurde, zajebiście. To wam powiem, jestem pozytywnie zaskoczony nawet. Jebany Ungrim poszedł zająć tą prowincję. Karakraziak. Klan Angron tutaj coś odpierdala, ale muszę niestety gonić tamtego Lorda. Nie wiem, wkurza mnie ten Ungrim. Gościu, ogarnij. No plus taki z tym Ungrinem, że wystawił nam się na tacy. Tym Karakraziak, bo przestał uciekać. No ale cały czas to nie jest ostatnia armia, którą musimy się przejmować, bo... gdzie on se polasł teraz? Kurwa, weź. Ten najebany, co se leci tutaj, no. Gościu, co ty mi tu odwalasz? Weź se wygiń po prostu. Cyk. Słuchaj, zablokuję ci drogę, więc musisz kogoś zaatakować teraz. Nie ma opcji, żebyś zrobił coś innego. Pójdźmy se, kurwa, na Aldor. Nie wiem, czy jedną armią zwyciężę, ale... spróbujmy, może będzie beka. Może się uda jeszcze na koniec. A jednak staniemy się uniwersalnym krasnoludem chaosu. Obejmujemy stanowisko. Karak-Kadrin do tego doprowadził. Cyk, jakiś achievement nie ma. Dziękuję bardzo. Jak to wyglądamy? Ładnie. Ale ścina teraz. Jo, pierdziele, 9 FPS-ów. Zobaczmy. O, ale się rozlaliśmy. Ale ulani jesteśmy. O, ja pierdziele, to jakieś takie losowe gobliny się pojawiły. Ale miło z ich strony, że zatrudniali tutaj taką klasę pracującą, która potrzebowała po prostu, wolała pracować niż siedzieć na zasiłku. Doceniam to bardzo z ich strony. Gościu, wbił się do dębowego młota. Przynajmniej wiem, gdzie go kurwa znaleźć. Powiedz, że zrobię ten ruch. Powiedz, udało się. Zmieściłem zasięg. Cyk. Cyk. Po Karak-Kadrin. Powiedz mi, że... frakcja zniszczona, zniszczona. Czy wytyczne, czy coś jeszcze? Nie, jak mów coś jeszcze, to się chyba... nie wiem. Posram. Zarna grunt, wszystko zdobyte, wszystko ogarnięte, czyli chyba po rundzie będzie wszystko zrobione. Jesteś stresowy, nie wiem, że to od Kazraka jest. Kazrak jeszcze żyje! To ty się napierdzielasz gdzieś na południu, Kazrak z Festusem ci jeszcze żyją. Ja pierdzielę. Dobra, ale tak, spróbujmy sobie zająć jeszcze tutaj ten Aldorf. Zaatakujmy. Pewne zwycięstwo. Zajebiście, czyli... od tak zajmujemy Aldorf. Kuźwa, weź, zniewól tych ludzi głupich, debili. A cały garnizon im jest teraz wybity. Zróbmy sobie tutaj 5. poziom. Czy coś jest specjalnego w Aldorfie na nas czeka? Dół z gliną. Dziękuję, że pomyśleliście o tym, że krasnoludy chaosu kiedyś biją do Aldorfu. Dół zginął. Słuchajcie, to zawsze marzyłem o dołu zginął, wchodząc do Aldorfu. A zniewólmy sobie jeszcze na koniec niziołków. Pytanie, czy na pewno się nie odpaliło to? Bo nie mamy tutaj informacji, że o, brawo. Czy może musi być krótkie zwycięstwo, bo jak tak, to się pochlastam. Spełnij warunki zwycięstwa krótkiej kampanii. O ty chuju. Nie wierzę, kurwa, nie wierzę. Nie. Oh, God, fuck, no, God, kurwa, teraz się w ten. Czy wy tutaj nie mów, że budowaliście może jeszcze coś w tej tutaj bramie? Nie. No, was rozpierdolę sobie całe to zaufanie, ale ja to kurwa zajmę. Zrozwalę kurwa tych ludzi. Legendarny Lord, chodź tutaj. Chodź. Rób wszystko, co możesz po prostu. Wszystko, co jest kurwa możliwe. Napierdol tych oddziałów. Tutaj w tej fortecy oczu. Też Wallorda.
No dobra, zróbmy to na jeden raz. Nieważne jak to brzmi. Atakujemy bramę smoka, wypowiadamy wojnę. Oczywiście zdradzamy swojego sojusznika. Cyk. I teraz tak, mamy tutaj wsparcie. To wsparcie wykorzystuję. Świetnie, okupujmy. W sumie jakbym dobrze to rozegrał, to nie musiałbym się w to martwić, bo te dwie bramy tak na serio odpuściłem grając ostatnio. Więc tak, podejdźmy tu. Czy z bramy wyjdą do mnie? Nie wyjdą. Więc atakujemy tak. Tak, i powiedz, że robimy jedno i drugie, kurwa, no. Muszę kończyć rundę, bo jeszcze całą resztę miałem wyjebane. A, brama smoka. Zniszcz frakcje zaznaczone. Zaznaczone. Nie wiem, czy koniec rundy musi być. I wtedy jak to się skończy, to chyba... Powiedz. To za chwilę się dowiem pewnie. Mam cię w dupie, Korn. Skarbrand, ogarnij pizdę. Dobra, jest zwycięstwo w krótkiej kampanii. Mam informację. I tam muszę skończyć chyba tą rundę, żeby mieć zwycięstwo w drugiej kampanii. Lecimy w takim razie. Pany. I co? Udało się? Czemu nie ma żadnego podsumowania fajnego? Dziękuję bardzo. Udało się. Ale wiecie co jest najlepsze? Nie ma kurwa żadnego achievementa na ty pierdolony. Przepraszam, że tak na koniec wyrażam, ale no tak, no nie ma. Nie ma żadnych achievementów na Krasnoludy Chaosu. Co, oni też zapomnieli o tym? Krasnol... Nie ma. Wyszukaj sobie na Steamie właśnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Za to, jeżeli ktoś wytrzymał tą mękę do końca. Tak wyglądamy na koniec. Mogłem pozdobywać więcej, nie ma co ukrywać, ale już mi się nie chciało. Mamy Altdorf. Mamy tutaj prowincję Gelta. Mamy Karak Kadrin, Karas Akarak. Mamy... kuźwa Skaven Blight. Tutaj się wbiliśmy też na południe tak trochę. Mamy sojusze ze Skavenami. Mamy Nagashizar. Mamy tutaj te stolice z Kataju, te dwie. No nie ukrywam, jakbym był skupiony i rzeczywiście min-maxował to, wyszłoby lepiej. Ale pierwsza kampania Krasnoludami Chaosu nie było sensu, szczególnie na koniec już mi się nie chciało, nie ma co ukrywać. Więc w takim razie słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I mówię, nie wiem kiedy to zmontuję i kiedy to, bo nagrywam to jeszcze w niedzielę ogólnie, wam tak powiem. Kolejny odcinek, kolejną serię chciałbym rzeczywiście z tych gości tutaj na północy, z tych Krasnoludów Chaosu. Problem jest taki, że oni no, nie mają żadnej specjalnej mechaniki na wieżach i nie chcę ich na razie ruszać przez to. Może ruszę wtedy tego Belakora albo Leśne Elfy, ale zobaczę jak to wygląda z modami. Ewentualnie, żeby zrobić może przerwę od Krasnoludów Chaosu, ruszę sobie jakiegoś Festusa czy innych Wojowników Chaosu, żeby zrobić tą kampanię w Królestwach Chaosu u nich. Więc widzimy się następnym, albo może porobię sobie te bitwy tym Księciem Chaosu. Zobaczymy. Do zobaczenia następnym razem w czymkolwiek to będzie. Na razie.